Oje, Zderku, Sicku, Bozycku, kochany, no. Dzień dobry wieczór bardzo serdeczny. Z tej strony wujek Bochuj się kłania. Uszanowanko, witam, pozdrawiam i zapraszam was wszystkich bardzo serdecznie na kolejne spotkanie na moim kanale. I to będzie spotkanie w Farmers Dynasty. Tylko z tym, że ja najpierw se muszę normalnie, no ja se muszę dojść do siebie, bo se jeszcze do siebie nie doszedłem. Jeszcze żółtko mi nie wskikło. Czemu? No bo najzwyczajniej na świecie po pracy, gdy przyszedłem sobie, zjadłem obiad i uciąłem sobie komara, se wyobraźcie. Tak, wujki Bochuny też ucinają sobie komara. No i se normalnie miało być do teleekspresu, ale troszeczkę ten teleekspres się dzisiaj wydłużył. I już jest troszeczkę tak, troszeczkę późne bardzo popołudnie, ale se myślę, a se normalnie siądę i se normalnie zagrom i normalnie se nagrom dla was kolejny odcineczek z Farmers Dynasty, no bo czemu by nie? No kto mi kurna zabroni? Córka jest u koleżanki, żona jest w pracy, psiu se uciął komara razem ze mną i jakbyśmy zrobili konkurs, kto chrapał głośni, to zgadnijcie, kto wygrał. Ten mały czworonóg, on normalnie tak chrapie jak, no, strasznie chrapie te psisko. Ja tak nie chrapie, on głośniej chrapie. No i tak sobie, no chopy się wyłożyli jak skóra z niedźwiedzia na kanapie, moi drodzy, i pies ode mnie głośniej chrapie i tak by se chrapali, no oba. No ja się teraz stanął i co jestem. Także wybaczcie mi tą ropę w oczach jeszcze, moi drodzy, ale ten stan szybko zniknie, ponieważ za chwileczkę no znowu was narażę na moje poczucie humoru, bo to szybko przyjdzie. To będzie momento, jak was sieknie, to i roz, moi drodzy. Będę was dzisiaj znowu zarażał moim poczuciem humoru, który już skikuje mi na odpowiednie miejsce. No i moi drodzy, no będziemy robić dalej coś tam w polu. Mało tego, co jeszcze dzisiaj będę robić, no będę wam zażgodać o moim dzieciństwie, bo ja myślę, że ja będę was tym zanudzać, a tutaj się okazało, że nie, że wy się są coraz to bardziej ciekawi tego. Powiedz no, kaj ta twoja babcia Mieszko, kaś ty to jeździł na te wakacje, poopowiadaj jeszcze więcej o tym swoim dzieciństwie, twoje ulubione klocki, twoje ulubione filmy, twoje ulubione bajki, opowiedz wszystko, my chcemy o tym twoim dzieciństwie, o tobie wiedzieć jak najwięcej chcemy wiedzieć, opowiadaj, kręć te następne odcinki i nam to wszystko godaj, bo normalnie jak nie, to że niby na śmigocie wielaciem, co oczywiście to tak to być to nie będzie, bo to niemożliwością przecież jest. Także moi drodzy, no to dobre, no to czemu nie? Tylko że dzisiaj, moi drodzy, se zacznę bardzo podobnie, jak se zacząłem w poprzednim odcinku. Tylko czekajcie, w tym odcinku se jeszcze ropę muszę wyciągnąć. Kurde. Jakże ropę tu znalazł, to może też będzie od razu, nie wiem, prąd może też znajda jakiś albo co. No nie, no to trochę ropy tylko, to nie wystarczy do mojego John Deere'ka. Moi drodzy, dobre, idziemy, do roboty idziemy, bo trzeba robić. Tylko że w tym odcinku, moi drodzy, ja sobie znowu pójdę do silosa, bo jakiś ktoś normalnie z widzów mi napisał, że hopie, no co z tego, że ty silos naprawił i ty nie bądź z siebie taki zadowolony, że silos jest naprawiony, bo trzeba jeszcze daszek naprawić z tego silosa. Ja sobie myślę, że co? No faktycznie, on tam jest podzewiały, także od razu sobie idę wziąć jakąś tutaj blachę, która tutaj leży. Proszę bardzo, o, mam już sobie materiał i podobno sobie muszę tutaj rusztowanie zrobić i że dach trzeba naprawić. Ale jak dach naprawić? Coś mi się wydaje, że ten ktoś mnie tutaj chyba za kajtusia robi, no jak? Jak nie da się tutaj postawić już to. Aha, bo ja najpierw te rusztowanie muszę ten wybrać. Aha, no widzicie, no jak człowiek po prostu no, miał przerwa w tej grze, ile? I o 2 tygodnie nie grał. No to proszę bardzo, no to zrobimy sobie rusztowanie. Ja już myślał, że ten ktoś biednego mnie zrobił w kajtusia, wiecie, a mnie, ja jest łatwowierny. Ja wam się przyznam, że ja jest łatwowierny i mnie łatwo jest zrobić w kajtusia. Ja czasami naiwnie w coś uwierzę, no. Ale moi drodzy, dobre, no, jak trzeba naprawić daszek, to będę go naprawiać, tylko z tym, że się musimy odpowiednie narzędzie do tego wybrać, na pewno nie te, tylko te. No to będziemy naprawiać daszek, no to bardzo dziękuję za taką podpowiedź, a widzicie, a ja już powolutku podejrzewał, że ktoś mnie w kajtusia zrobił, że daszka nie trzeba, a tutaj się jednak okazuje, że richtig, ja, trzeba daszek zrobić. No to
Moi drodzy, no Daszek to jest bardzo ważna rzecz, no. Jak ktoś mu dziura pod kopułą, to mu ta cała mądrość z głowy ucieka. Także tutaj, żeby mi plony nie zamokły, no trzeba od Daszku wszystko pięknie, ładnie. Blaszka do blaszki i mam nowe daszki, moi drodzy. Proszę bardzo, są. Piękniusznie to teraz wygląda. No to faktycznie, no to za takie rady oczywiście bardzo dziękuję, no bo dziura w dachu mogłaby zniszczyć całe plony. No, dobre. Rusztowanie se teraz, o, rozbierę. I moi drodzy, musimy sobie powiedzieć tutaj o jednej bardzo ważnej rzeczy. O takiej rzeczy, której wy teraz nie widzicie, jak ją sobie nacisnę tabulator, że jest godzina 17:43 czasu gry. A co to oznacza w praktyce? W praktyce to oznacza tyle, że jest już za późno, żeby iść działać w polu, ale jeszcze całkiem dobra godzina to jest na to, żeby pojechać do jakiegoś gorola sam i normalnie zrobić dla niego zadanie. A ja wam przypominam, kto nie pamięta, bo kamy nie zre i lecytyny już nie ma tyle w organizmie, że mamy tutaj na mapie takie zadanie, naprawa u jakiegoś tam, ja go nazwał Wyatt, bo ja... Ja nie wiem, jak on się nazywał, skąd nie mam wiedzieć, jak się to czyta. Ja się angielskiego nigdy w życiu tak w szkołach nie uczył. Ja jestem człowiek starej daty. Mnie uczyli babuszka, diemuszka i troszeczkę po niemiecku. No, wszystkich, całe te zło mnie uczyli. Zamiast coś dobrego mnie nauczyć, to mnie uczyli głupich, głupkowatych głupot. No, ja teraz mogę po rosyjsku do was gadać po niemiecku, ale z angielskiego to jest samouk. Ja potem robię odcinek z Barnes Finders i wam gadam, że to jest to doła Findersów, to się okazuje, że to nie jest to. Dobre, nieważne. Także jeszcze widzicie, no człowiek się przez całe życie uczy, a i tak głupi umrze. No tako jest, no tako jest. To nie to, co dzisiaj młodzież, moi drodzy, się uczy języków wiele. Na przykład moja córka uczy się hiszpańskiego i angielskiego, ale z angielskiego moja córka jest the best. Ona ma z angielskiego bardzo dobre oceny. No, z tego hiszpańskiego, nie wiem, mam dziwne wrażenie, że Ania hiszpański traktuje jako rozrywkę. Nie wiem, takie mam dziwne wrażenie, ale... Nie obchodzi mnie to. Najważniejsze jest to, że z hiszpańskiego też sobie dobrze radzi, także jest okej. Okay. Natomiast wy, moi drodzy, Joza Bajtla uczył się rosyjskiego i proszę bardzo, już macie kolejny news dotyczący mojego dzieciństwa. Onkel Bohun za Bajtla uczył się rosyjskiego, no i potem, jak już był, już, no właściwie no już nie Bajtel, tylko już taki, wiecie, no taki już... trochę większy bajtel takim, no już młodzieży zdecydowanie, no to się uczył, moi drodzy, no niemieckiego się uczył, no. Dobre, kaj jest ten normalnie wajat, czy jak mu tam leci, wariot, no. Wariot, wajat, co za jeden czort, no tutaj musimy do niego jechać i my musimy naprawić coś za 820 eurów, no i 1640 punktów społecznych. I moi drodzy, ktoś może powiedzieć, chłopie, po co ty sam jeździsz do tych ludzi, nie denerwuj mnie, to tu na swoim polu sam najpierw musisz porobić. No to tak nie jest, no, a ja wam powiem, czemu to tak nie jest. Nie jest to tak temu, dlatego, że ponieważ, bo musimy zbierać tutaj punkty społeczności, żeby po prostu, no, czekajcie, ja się to jeszcze na mapie oznacza swoim punktem, żeby jechać do tego gwiazdora, o, tak, jest do gwiazdora. Chodzi o to, że jak nie będę robić u ludzi różnych zadań, no to nie będę zbierać punktów społecznych i to wtedy źle będzie, bo jak nie będę mieć odpowiedniej ilości punktów społecznych, to żadna laska się na mnie nie spojrzy, powie, co za normalnie zły człowiek, on tutaj ludzi nie pomaga, a przypominam wam, że farmer z dynasty, to jest tak troszeczkę według moralności pani Dulski, no co ludzie powiedzą, nie? No jak taka kobieta widzi, że chob jest zaradny, bo się połatał już dziury w spodniach, dziury w skarpetkach się załatał, dziury w płocie, że tulipany se zasadził od wjazdu na farma swoja, i widzi, że se połatał już garaż, stodoła, no to znaczy się, że to jest dobry chłop, no, bo zły chłop to jest zły chłop, a dobry chłop to jest dobry chłop. No i ja jest jeszcze razie pomiędzy jednym a drugim. Jak mi, słuchajcie, mi tu zaczyna już walić w dekę, ale dopiero zaczął. Ja nie wiem, jak się to zakończy. Jakkolwiek by się to nie zakończyło, niech dobry Bóg ma w swojej opiece, moi drodzy. Jak tu już jesteście na tym moim kanale, jak go się już uruchomił, to koniec, to już tak będzie do końca. To już tak będzie do końca odcinka. Także moi drodzy, ja was zastrzegam, że wy jesteście narażeni na moje poczucie humoru dzisiaj. A kiedy ja, bo jeszcze, kiedy mi jeszcze żółtko nie wsklikło, kiedy ja dopiero co sam stoję, jeszcze kawa mam nawet gorąco, bo się dopiero co zaparzył kawa i mój kubek jest żółty, bo on jest taki wrażliwy na temperatury. Jak on jest
w środku jak może zimno ciecz, jakokolwiek, to on się robi czarny. Także od góry trochę czarny jest, bo już tyle kawy wypił, wiele jest czarnego w tym kubku. A żółty to jest, jak on jest gorki. No on nie teraz gorki. Znaczy gorki. No. Ktoś pomyśli, ja temu zaśwali w dekiel. Gorki, a kubek pokazuje. To w sensie, że po śląsku gorki to jest gorący. No nie, proszę nie denerwować biednego mnie. No i on nie gorki, moi drodzy, ten kubek. Jakkolwiek by to nie zabrzmiało i dlatego on jest żółty. Fuck logic, masakra. Cała logika poszła właśnie w pizdu, no nie, no masakra. No total, tako jest prawda, no co ja mam więcej powiedzieć, no. Tak to je, no. Jak kubek jest gorki, to jest żółty. Ale nie, kubek nie jest gorkiem, nie. To, żeby my się tutaj dobrze rozumieli, no. No my już tak mamy swoje gwarze, no. Ślązaki to są wyjątkowe człowieki, no. I musicie się z tym liczyć. Dobra, przyjechaliby do jakiegoś hopa tutaj. I tylko, że co, no dobra, no jesteśmy tutaj i pewnie musimy naprawić jakiś budynek. O, to jest pewnie ta stodoła. Dobra, to pozwólcie, że ja sobie tutaj zaparkuję tego mojego John Deere'a. Tak jest, ładnie sobie zaparkuję, bo jak przyjdzie parkingowy, to mnie tutaj zwyzywał, że brzydko, że ich zaparkował. Proszę bardzo, John Deere'ek, silniczek, zgaś. I moi drodzy, no jest za ćwierć po, to jeszcze zdąża przed zachodem słońca to połatać ta stodoła chyba, nie? Tylko, że tutaj mamy niezłe gówno, moi drodzy. My musimy to jako chyba obejść, no. Ja nie wiem, czy tak się do, czy tak się nie do. W ogóle nie wiem, czy to jest na pewno ten? Czy to jest naprawdę ten? Budynek? Może to nie jest ten budynek? Idziemy do tego łajata, pogodomy z nim, ale będzie siara, słuchajcie, jak na przykład wyjdzie coś takiego, że ja o tej porze już nie mogę tego budynku połatać. No nie wiem, zobaczymy. Majat, kaś ty jest. Tu, idziemy z nim pogodać. Ty, jest to... Czemu ty do mnie dupą stoisz, bo ci nakopia do życi i się skończy z tobą. Not now, sorry. Co ty mi sam dupce, chłopie, ty? Goduj ze mną, bo ci nakopia do szmat. We'll talk later. Nie zadzieraj ze mną. Have you finished your task? Je, jak tu już zaraz zwołam chłopców z placu, jak my sam do niego przyjdziemy jeszcze raz, to on inaczej będzie z nami godał, nie? No... No przecież chyba to jest ten budynek, bo tu mi sam marker świeci, no ale żółtko mi jeszcze nie wskikło. Ja nie wiem teraz dokładnie, czy to, czy to nie to. No zobaczymy, no. No tak jakby to, ale nie to. Weźmy tam do środka. Patrzcie. He, czym chata bogata. Wchodźcie ludzie. Chodźcie. Tylko, że ja nie jest pewny, czy ja mogę o każdej porze dnia se tak... Co to jest? Kto mnie tu atakuje? Tauron, opłacaj rachunki za prąd bez wychodzenia z domu. No nie będę teraz płacić rachunków za prąd. Ja mam zapłacone pół roku do przodu, wy paciuloki. Czemu wy mnie nachodzicie takimi głupimi SMS-ami? Ludzie, to za prąd to ja mam wszystko wyregulowane. Ludzie, kochani. Czekajcie, bo ja pewnie tutaj muszę se wyciągnąć narzędzie jakiesik. Tutaj do... O, tak, no to se widzicie, że se mogę naprawiać, kiedy mnie się normalnie zachce. A teraz właśnie mi się zachciało. I wiecie co, ja wam powiem jeszcze coś więcej. Ja się ubiera taka latarka nagowa, żeby wszystko ładnie widać. Ja se jeszcze normalnie światełko se włączę. Proszę bardzo, mamy światełko w tunelu, moi drodzy. Teraz możemy normalnie napierniczać w te mury. I zrobimy to, uwierzcie mi. I zrobię to z waszą pomocą czy bez, ale naprawia to wszystko tutaj. Właśnie o tej... O, jeszcze się otworza, żeby tutaj był fajny cuk, żeby ja tutaj po prostu nie sfermentował z tego smrodu, bo to jest jakoś obora, czy co. No i będziemy za to łatać te dziury, połatamy te mury, te wszystkie dziury, no i tyle, no. Tylko z tym, że tutaj chyba chciał, nie chciał, będę musieć jednak zainstalować rusztowanie, chyba, że ja będę taki szczwany. Co tutaj? O, będę taki szczwany i se wyjdę po schodach tutaj od środka tej stodoły, nie? Czemu nie mogę być szczwany? Mnie zawsze uczyli z domu, synu, zawsze patrz tak, żeby sobie życie upraszczać, a nie żeby go sobie komplikować. No i o tak się to, i o tak se, powiedzmy, że wtedy nie byłem w okresie buntu i jeszcze to wziął do serducha i tak zawsze, no tak robię, no taki, że chce już jest. Zobaczcie, ile tego jest do naprawy. I że im to nie przeszkadza, że ja tutaj, wiecie, bo to nie jest tak, że kielnia i tak se tego. W realu to by były poważne sprawy, to by była betoniara w ruch, to by były, rozumiecie, piły, cyrkulaty, no uwoz to się inaczej nazywa, bo ja powiedział w jednym z odcinków, że ta kopiła zamontowano, ta kopiła tarczowo zamontowano do takiego stałego właściwie blatu, takiego stołu właściwie,
oczywiście piła napędzana przez paski, poprzez paski klinowe silnikiem, no to moi drodzy, no wyście mi pisali, naprawdę różne rzeczy żeście mi pisali, no w różnych rejonach Polski to inaczej się nazywa, ale u nas to się zawsze nazywało cyrkulata, no, no ale słuchajcie, no ja się już nie pierwszy raz z takim czymś spotkał, że pewne rzeczy w pewnych regionach Polski nazywają się inaczej, no. A nawet całkowicie sprzecznie w stosunku do tego, co po drugiej stronie Polski. Także, no to są normalne rzeczy, no każdy region Polski ma swój dialekt, ma tam nawet swoje takie wewnętrzne, można powiedzieć, słuchajcie, gwary i tak dalej, jakieś obyczaje, nie ogólnopolskie, a wręcz lokalne. No i tak to jest, no takie my jesteśmy Polaki i ja wam powiem, że bardzo dobrze, no i powinniśmy sobie po prostu pielęgnować te swoje lokalne terminy, te swoje lokalne powiedzenia, jak są, jak sami widzicie, ja tutaj od czasu do czasu zaciągam wam po śląsku, chociaż no to nie jest taki, to nie jest taką pełnoprawną gwarą, żebyście nie pomyśleli, ja tutaj używam takiej uproszczonej gwary, no troszeczkę tak śląskim zajeżdżam od czasu do czasu, zwłaszcza wtedy, kiedy mi żółtko nie wskiknie, no i to właśnie, moi drodzy, no, udowadnio tylko, jaki nasz kraj ma bardzo bogato kultura, bo to kultura, można powiedzieć, jest ogólnopolska, ale mamy też swoje regionalne, jakieś tam swoje stroje ludowe, regionalne, pieśni i tak dalej, no. Ja wiem, że dzisiaj młodzież to może nie interesować, ale słuchajcie, gdy ja był bajtlem, i teraz tak płynnie przejdę do tego, gdy ja był bajtlem, no to bardzo często takie właśnie jakieś tańce ludowe, takie, no, to były zespoły muzyczne oczywiście też takie regionalne, które zwłaszcza na jakieś odpusty, na jakieś tam urodziny miasta, na jakieś tam jeszcze inne imprezy okolicznościowe, wyskakiwali se na dechy, rozumicie, na takie podesty i przychodzili se normalnie orkiestry i se tańczyli ludzie normalnie w takich regionalnych ubraniach, se hopsa sali i dobrze się bawili. No dzisiaj oczywiście no, takie coś by nie przeszło, no bo młode człowieki no dzisiaj wolą disco, takie dance, nawet nie polo już, bo dzisiaj to już nawet disco polo to się już stodoła zrobiła w łopciach, nie? No ale kiedyś no to tak właśnie wyglądało. No i ja pamiętam, że jeszcze moi rodzice, jak ja był bajtel, to oni chodzili właśnie na takie, no dla mnie to były dyskoteki, a dla nich to były po prostu dancingi. No kto pamięta za tamtych czasów dancingi, moi drodzy? No akurat w niektórych wsiach to było albo se, to było w, słuchajcie, czekajcie, bo mi jeszcze żółtko nie wskikło. To było albo se w remizach strażackich, albo to było w jakichś tam domach kultury, jeżeli taka jakaś mniejsza miejscowość posiadała taki dom kultury, no to było to albo po prostu w jakichś tam innych salach, które zazwyczaj były wynajmowane pod jakieś tam śluby, pod jakieś tam imprezy okolicznościowe pod tytułem, no śluby. Czy na jedno wychodzi, no bo wtedy zazwyczaj się organizowało śluby w takich salach, a jakieś już takie mnie. A, jeszcze pamiętam, za bajtla, no to jeszcze tam u babci w tej sali takiej, tak to była taka jako sala, taka z administracji, coś ten deseń, coś nie pamiętam dokładnie. Od kogo to było? No tak czy inaczej tam jeszcze organizowali tak zwane złote gody. Pamiętam babcia z dziadkiem, świętej pamięci dziadkiem, no szli odebrać, moi drodzy, od prezydenta, znaczy prezydenta, no, nie prezydenta, bo to była jeszcze wtedy wioska, no co tysa, no po prostu, no takie dostawali, otrzymali takie wyróżnienie, że tam tyle lat razem są ze sobą, prawda, w małżeństwie, tak, no i tam były złote, platynowe i takie inne, pamiętam za bajtla, że moja babcia z dziadkiem, no wtedy takie wyróżnienie dostali, taki jakiś dyplom, już nie pamiętam, co to było dokładnie, ale była impreza na całą wiocha, no tam było kilka oczywiście, no moja babcia z moim dziadkiem to nie była jedyna para, która była na takiej imprezie, ale ja za bajtla pamiętam, że ja akurat był na takiej jumprezie, no i fajnie, no sobie wspominam, no ja wtedy pamiętam, ja tam nawet coś znalazł, taki zegarek, że znalazł czy coś i nikt się nie przyznał, że to jest jego i że sobie mógł go nawet zatrzymać, sobie wyobraźcie, także dla mnie ta jumpreza była taka podwójna, no bo wiadomo, no mnie to tam nie interesowało, co ten sołtys tam godął, on tam godął jakieś dziwne rzeczy, jak ja był bajtel, to mnie nie interesowały takie te dziwne rzeczy, mnie interesowało to, że ja się ten zegarek znalazł, że ja mógł sobie ciastko zjeść,
A wtedy to takie proste nie było, że się szło do sklepu, się ciastko kupiło. Nie, jak babcia nie upiekła, to nie było, moi drodzy. No, się tak cukierków nie kupowało po sklepach. No, babcia upiekła, to było. A jak nie było, no to kurna nie było. No i tyle wam powiem. Kaj ten Wyatt, bo on normalnie mnie grzeje. Nie godajcie mi, że on se poszedł do domu teraz. Wyatt! Czy jak on tam się cholera nazywał? Kaj poszedł ten przewariot. Tu jest jakiś Julian i Samantha. Kaj ten Wyatt! Słuchajcie, zarówno nakopia do życi, co on sobie myśli, że co, bo da tutaj jutro przyjeżdża specjalnie po to, żeby se nagroda odebrać od niego. Nie godajcie mi, że on teraz poszedł spać, bo normalnie nakopia mu zaro do galot. Na koło on poszedł? Wyatt! Gałoniu, każeś poszedł! Zresztą cię po całej wsi szukać, chopie. No nie ma chopa, se wyobraźcie, że chopa nie ma. No to jak chopa nie ma, to ja se kilka jabłek, nie? On mi pozwolił, słuchajcie, to nie jest kradzież, to jest uczciwy złodziej. Ja się go zapytał, czy ja mogę się zebrać kilka jabłek, on mi powiedział, ja chopie, bierz. Tym bardziej, że go nie ma teraz, no a jak go nie ma, no to go nie ma, no. Kto mi to udowodni, że se wziął cztery jabłka? No kto? No kto mi to udowodni? Jak mi to nie udowodni, nie ma żadnych tutaj dowodów na to. Słuchajcie, ja zapukam w te drzwi, no nie do się. No nie ma Wyatta, no ludzie, kochani, no przecież nie będę tutaj na niego czekać, bo wiela, no co mam iść teraz, jechać specjalnie do domu i potem tutaj przyjechać do tego Wyatta? Zobaczmy go na mapie, kontra będzie, no. On tutaj musi kaś być ten Wyatt. No tu kaj gwiazdka, no ale, no. Może on w stodole śpi? Moi drodzy, no, mam nadzieję, że starego baba wyrzuciła z domu i on śpi tutaj w tej stodole. Jak będzie w tej stodole, to go obudzimy, no, i se z nim pogodamy. No nie ma chłopa w stodole, no. A może o czegoś jeszcze nie na... Słuchajcie, no, ja nie wszystko naprawił, czemu wy mi nie godocie, biednemu mi, że tu jeszcze muszę sam to naprawić. No przecież króca jego fuks, ka jest ta moja naprawiarka. Ka ona jest, to nie to. No, kaje ta naprawiarka do drewna. To nie jest naprawiarka do drewna. Kaje ta moja nitownica. Słuchajcie, inaczej się to muszę zrobić. Tutaj przez to, bo normalnie to... To nie to, to nie to. To będzie. To będzie to? Ja, to jest to. No i widzicie, no, przeoczył, że dechy tutaj, no. I teraz dopiero chyba łajać się pokorze. No. Czemu wy mnie... Nie podpowiadacie biednemu mi, że tutaj jeszcze to mam do zrobienia, kiedy mi jeszcze żółtko nie wskikło i jeszcze nie mam takiego dobrego wzroku, no. Tym bardziej, że teraz już jest ćma, no i nie wszystko widać, no. Dobra, porozglądamy się, czy tu już jest wszystko na pewno zrobione. No ja, no i okazuje się, że Wyatt poszedł spać. Noż, kurza twarz, no nakopia mu. No ludzie, no kaj, no przecież jest dopiero za 5:30, no. Jeszcze nawet dobranocki nie było. Co on to z kurami spać idzie? Paciorek, siusiu, i spać. No i powiedz mi, Czarek, czy by się nie zdenerwował teraz. No powiedz mi, Czarek. Kto tutaj znowu do mnie SMS-uje? Tak to jest, jak ja se siedzę i nic se nie robię, to nikt ode mnie nic nie chce. Kiedy ja se normalnie siadam i se seriala nagrywam, to wszyscy do mnie SMS-ują. I dzwonią, i coś ode mnie chcą. Dlaczego to tak jest? Normalnie jak się znowu wkurza, to wyciepnę ten telefon i się skończy z nim. Człowieki, czego wy ode mnie znowu chcecie? Co znowu? Ludzie kochani, nie teraz, do widzenia, potem do ciebie odzwonię. Uch, to jest właśnie przekleństwo dzisiejszych czasów. Jak ja był battle, to o telefon trzeba było się starać. 20 lat przed naszą erą trzeba było wniosek złożyć, żeby telefon ci założyli. I wtedy ludzie żyli bardziej beztrosko. Teraz ta komenda ci leży i cię normalnie cały czas jakimiś tam pipadełkami cię denerwuje. Bo ten coś chce od ciebie, tamten chce coś od ciebie. Krystyna z gazowni do mnie dzwoni. Czesiek z brodą do mnie dzwoni. I jeszcze jakiś głąb z Taurona. I nie powiedz mi, Czarek, czy by się nie wkurzył. Kiedyś takiego czego nie było, no. Ale to nie oznacza, że wtedy było lepiej. No teraz to sobie, jak sami widzicie, napisali se mi w SMS-ie, że nie muszę wychodzić z domu, żeby za co zapłacić. No wtedy takiej opcji nie było, no. No, nie było takiej opcji. Czyś był chory, czy kulawy, czyś był sprawny, czy też nie, no to trzeba było iść na pocztę i zapłacić co trzeba było zapłacić, nie? Nikt tego za ciebie nie zrobił. No, chyba, że mąż, żona, tak,
ktoś z rodziny, no w takim sensie to, to ja. No i zobaczcie się, bo normalnie ja się teraz irytował, no ale no, no że się zirytował dlatego, że ja teraz biedny muszę jechać do domu, żeby się przespać i wrócić się tutaj po pieniądze za zrobioną robotę. No przecież czekajcie, bo ja się tutaj muszę teraz obrócić do góry nogami, bo ja się muszę ten cały świat poukładać. Ja teraz muszę skręcić w prawo, a potem se w lewo muszę skręcić. No troszeczkę, ja, słuchajcie, nie wiem, sam nie wiem, czy to nie jest zadupcone, że w tej grze nie ma takiej minimapki, że se mocie tak jak w GTA na przykład 5 albo w starszych, albo jeszcze jakichś innych grach, że se mocie minimapkę i że se normalnie w tej minimapce widzicie, co se widzicie, a tutaj tego nie ma. Nie wiem, czy to dobrze teraz pojechał, dobrze pojechał, no dobrze, no dobrze. No i są jeszcze, nie wiem, czy to jest dobrze, czy to jest źle, ale czasami by mi się taka mapka przydała. Też porozglądałem się troszeczkę, tak co nieco, z jakimiś modyfikacjami do tej gry. No, były tam jakieś fake newsy, że są modyfikacje do tej gry, ale ja niczego takiego konkretnego, no nie znalazł, Bożek nie znalazł. O, tak będzie lepiej. Niczego konkretnego, że w tym temacie nie znalazł. Tam ktoś pisał coś, że moja jakieś tam modyfikacje, ale no kraj, no. Zapytany przez społeczeństwo, chłopie, to daj no jakieś linki do tych modyfikacji, napisz coś więcej, kał one są, na co one są. To chłop się już nie odezwał na tym forum, także no wciula no zrobił, no i tyle wam powiem, no. Chyba, że faktycznie są jakieś modyfikacje, ale no bo tutaj zdecydowanie modyfikacje by się przydały do tej gry, ale wiecie, no z drugiej strony ta gra w podstawce, ona ma swój klimat, ona ma swój urok i mi się wydaje, że modyfikacjami prędzej czy później ktoś by ta gra zdupcył, no. Także, bo modyfikacje niekoniecznie są fajne, no. Podejrzewam, że na taką skomplikowaną ekonomię i w ogóle taktyka tej gry, to pewnie by była modyfikacja, że mógłbyś mieć zaraz, od razu, przy pierwszym podejściu 10 żon, a to nielegalne jest, no. To by był nielegalny mod, moi drodzy. W naszym kraju to jest nielegalne. Także, mi też religia zakazuje. Także sztuk jedna, moi drodzy. Jęcy, bo jęcy, coś tam czasami, bucy, bo bucy. Dobrze, że w robocie jest. Mnie nie słyszy teraz. Od czasu do czasu coś tam po jęcy, coś tam po bucy, coś tam sobie ponarzeko, ale tak ogólnie to ja nie mam na co narzekać. No. Jest se fajna kobita, no i tyle wam powiem. Ją lowciam, no i tyle też wam powiem. Jedynie, co mogę wam jeszcze powiedzieć, to że żelki Haribo są przepychota. I ja wam nic więcej nie powiem. Dobra, moi drodzy, zaparkujemy sobie tym John Deere'em. Całe szczęście tego buby, czy jak go tam się nazywa, Wyatt, Wombat, czy jak mu tam leci, przewariot jakiś. Całe jego szczęście jest takie, że ja tam nie mam daleko, no. Bo jak ja bym musiał jechać przez całą mapę tym papajem do tego tam wariota, to ja bym mu normalnie nakopał do życi. Że biedny J, o, James Mielowcio, ale ja mu dam rybka jeszcze, jako Mielowcio. Mogę dać mu rybka? A on śpi ten kot. Te, chłopie! On nie chce niczego ode mnie. Jejku, żeby tak moja chciała. Nie chcieć niczego ode mnie, ale nie chcę. Codziennie mam jakieś... jakoś lista jachceców, no. Ja chcę to, ja chcę tamto. Czemu kobieta nie może być jak ten kot? On nie chce ryby nawet, słuchajcie. No, dobre, to już nie będę narzekać, bo... jeszcze przez przypadek zobaczy ten odcinek, mi nakopie do szmat i się skończy ze mną. Dobre, moi drodzy. Idziemy se spać do 7 rano i se przy okazji coś zjemy nad ranem. Przecież teraz nie będę jadł na noc, co was pogięło. Przecież to potem sen będzie zły. No i tutaj już mamy. Dzień dobry. Jesteś dobrze wypoczęty i czujesz się znów silny. Okej, okay, spoko, roko, foko. Tylko się ta lampka muszę zgasić, bo... szkoda bakteryjek, no. Także, o, wyłącz światełko, bo bakteryjki są bardzo drogie. No, nie wiem, jakie tutaj wchodzą. 16 paluszków takich malutkich chyba tutaj wchodzi. Nie wiem, ja się na tych nie znam, na tych wszystkich tych, albo 100 takich bateryjek od zegarka. Takie, nie, to by była już przesada. Dobra, moi drodzy, jademy na miasto. Musimy się teraz wrócić na miasto, no bo sobie wyobraźcie, że normalnie, no, ten Wyatt se poszedł spać, no. Ja mu zrobił stodoła, a on se poszedł spać. No i powiedz mi, Czarek, czy by się nie wkurzył. A mało tego, pójdziemy sobie jeszcze do... no, jak się to nazywa? Do szkarni se pójdziemy, zobaczymy se, czy pomidorki są już do zebrania, czy jeszcze nie, bo ta Maryjka, co chce ode mnie 40 pomidorków, ona normalnie mnie prześladuje. A mnie się Maryjka zawsze dobrze kojarzyła
zawsze mnie się dobrze kojarzyła. Bo dzisiaj chyba już nie będzie, bo ta Maryjka, ona chce nadal, zobaczcie się tutaj, ona nadal chce 40 pomidorów. Nie macie pojęcia, jak ta Maryjka mnie sam grzeje. No grzeje mnie niesamowicie, no. Ja jej też chyba nakopię do życia, coś mi się tak wydaje. No ale, moi drodzy, no, no ja nie wiedział, no skąd ją miał wiedzieć? Ja sobie poszedł do tej Maryjki i ona chciała 40 pomidorów. I ja myślę, że ona mi do te pomidory, albo mam je skądś dowieść i skąd inąd, ale się okazało, że nie, że ja mam jej te pomidory, moje pomidory mam jej dać. No i no ja po prostu wyszedł jak Zabłocki na mydle na tych pomidorach, to ja wam powiem, no. Źleżek wyszedł, no, źleżek wyszedł. Dobra, moi drodzy, przechodzimy sobie teraz na mapa. Czekajcie, bo mi chyba teraz ropa z lewego oka wychodzi. To nie była ropa. Ja wam nie powiem, co to było. Jakiś łobiot jeszcze z Wigilii czy coś. Nie wyglądało to sympatycznie. Moi drodzy, dobre, zobaczmy teraz, jakie mamy inne zlecenia, bo to już jest następny dzień i tutaj jakieś nowe zlecenia chyba się pokażą, nie? Czy nie? Są nowe zlecenia, czy nie ma nowych zleceń? Patrzcie, nie ma nowych zleceń. Czemu nie ma nowych zleceń? Przecież to jest dzień następny. I nie ma nowych zleceń. Nikt ode mnie niczego nie chce? W nowym dniu? Wow! A dlaczego to tak? Może nikt ode mnie niczego nie chce, dlatego że słyszeli, że ona ta Maryjka tak wyzywał, co? Łocie pieron. Moi drodzy, co ja wam powiem, to ja wam powiem, ale ja sobie nacisnął auto. A, bo faktycznie ja tu mam auto. Ja sobie przypomniał właśnie, bo ja sobie zapomniał wcześniej, a teraz jak sobie przypomniał, że ja na następny dzień miał tutaj właśnie przyjść i psa nakarmić trzeci raz i mam nadzieję, że ten pies teraz przyjdzie do mnie już do farma. Patrzcie, jak ja sobie przypomniał. Czy tylko, tak, jest, trzeci raz mu dam kiełbasę. Rex chyba naprawdę bardzo mnie lubi. Tak, on już jest taki, że mnie kocha. I powiedzcie mi, że on przyjdzie na moja farma, bo jak nie, to normalnie nie dam mu już więcej kiełbasy. Karol teraz idzie. Karol teraz poszedł, ten Reksiek. Te, Reksio! Ja go muszę teraz śledzić. Karol teraz pobiegnie, ten pies. Karol teraz. Te! To Kaj, ty idziesz! To... nie do Pawlaka, do mnie! Ja ci do Nie, no zobaczcie, no pies niewolę popadł. On tutaj normalnie się zakotwiczył w tej, na tej, no. Pies, no do mnie leć, no co je to? Kurde, ja ci dam trzy kiełbasy, czy to dla ciebie nic nie znaczy, chłopie? Co ty mi sam świecisz łocami z serduszkami, jak ty sam kało to leci, w pole kukurydzy leci. No PS mi Czarek, czy by się nie wkurzył, no PS mi Czarek. Z automatu mi normalnie żółtko wskikło. No kaon teraz leci ten pies, no normalnie grzeje mnie teraz ten Kajtek. Kaon to, czy on leci w stronę mojej... Nie, on nie leci, on, słuchajcie, on Kajt tutaj teraz leci, no normalnie... To... Nie do mu więcej wuszta, nie do mu więcej wuszta, bo normalnie zdenerwował mnie teraz ten Kajtek. Te... On poszedł teraz w słoneczniki. Ja nie pójdę za nim w słoneczniki, bo... Cholerne słoneczniki. No i co? Ja mam go teraz szukać w tych słonecznikach? No... To nie tak miało być! Kaj jest scenariusz! Kaj, kto to napisał takie rzeczy? Nie ma tego nawet scenariuszu! Ja mam powiem jeszcze więcej. Tych słoneczników też nie ma w scenariuszu. No... No ludzie kochani, to biedny Jo się cieszył, że... Ja mu dał już trzy wuszty i on do mnie przyjdzie. A tu dupa, no nie przyjdzie do mnie. To... Powiedz mi, Czarek, czy by się nie wkurzył, no powiedz mi. Normalnie zirytował mnie ten pies teraz. To... One day it'll all be different. W dupie mam! Pies mi uciekł w słoneczniki. I tyle, że go widział, no. Przecież nie będę go szukać po tych słonecznikach. A propos, przypomniał mi się teraz taki film na Netflixie, że niedawno patrzą. W wysokiej trawie czy jakoś, tak? Kto wszedł w takie wysokie trawy, to już z tych traw nie wyszedł. Także więcej wam nie powiem, chociaż właściwie też jak wam wszystko o tym filmie powiedział w jednym zdaniu. Sorry, ja nie chciał. A ja tak niechcący całkowicie. Ale jakbyście się chcieli na Netflixie ten film zobaczyć, to może jeszcze szansa, bo ja mu nie powiedział wszystkiego, chociaż wszystko w jednym zdaniu. To jest niesamowite, kiedy cały film może streścić w jednym zdaniu. To musi być bardzo interesujący ten film. No ale polecam, no kto nie widział, no to... W tej trawie coś tam było, no, ja wam więcej nie powiem, no.
Wysokiej trawie. Taki film jest na Netflixie, no. Także. Polecam. Właściwie to nie jest taki jakiś film, co by go nawet bajtle nie mogli zobaczyć. No, no produkcje Netflixa to są takie, jakie se są. No. Dobra, sprowadzimy samochód na farmę. Tak przy okazji na gospodarstwo, farmę, gospodarstwo. Ja sobie tutaj tak będę godać, no farma, gospodarstwo, no na jedno wychodzi, no godą farma, no bo se mam tutaj już, se mam ptoki, mam se gęsi, mam se, słuchajcie, kaczki se mam. Też mi piszecie, co by chce, koguta se mam, kury se mam. Piszecie mi też, żeby chce krówka kupił, tak ze sztuk dwie, żeby mi mleko dawały, bo mleko mi będzie potrzebne tutaj do kuchni, do kitchena, żeby se tam zrobić jakieś swoje pierwsze te. I wiecie co, no nie wiem, no, może byś se richtig kupił z dwie krowy, co? Kaj mam to teraz jechać, bo ja se zapomniał. Kaj to się jechało po te krowy. Tu okej. Ja se muszę teraz przypomnieć. Kaj to się jeździ po te zwierzoki. A tutaj coś, ja pamiętam coś niedaleko domu, czy to jechało. Skład budowlany tutaj nie. Kaj to po te zwierzoki. Tu kaś, rzut beretem to było. To nie było daleko. Po te zwierzoki. Tu? To nie tu. No szkruca jego fuks. Kaś tutaj to było. Sklep z pojazdami. No siwy dym. No to było całkiem niedaleko, no. Patrzcie, no znikło mi po prostu. Z oczu mi znikło. Krótca jego fuks, no nie wiem, kaj to było. No ale ja pamiętam kaś niedaleko ode mnie. Tu jest szklarnia. Tu jest miejsce relaksu. Sklep z pojazdami. Tu jest silos. Kaj to jest, na litość boską. No, nie wiem, o co się rozchodzi. A czekajcie, jeszcze muszę zobaczyć, co to jest. To jest sobota. Bo ktoś mi tutaj napisał też, że w niedziela nie wszystko jest dostępne. Że na przykład w niedziela albo właśnie w sobota ode mnie nikt nie chce. Bo oni w sobota i w niedziela tutaj nie pracują. To może dlatego ja tutaj nie mam, słuchajcie, samego rana nowych robót. To może dlatego to tak jest. Tylko ja też nie wiem, czy to jest richtig, nie? Bo ja tego wcześniej nie zauważył. Czy faktycznie to zależy od dnia tygodnia, czy ktoś od nas coś chce, czy nikt od nas nic nie chce. Bo jakby to richtig tak było, no to by teraz właśnie miało swoje potwierdzenie. I może dlatego, ale... Ja nie wiem, czy sklep ze zwierzokami... Noż kurde, no przecież tutaj był gdzieś ten sklep ze zwierzokami i teraz se go nie ma, no. Znaczy on se jest, tylko że ja se go teraz nie mogę znaleźć, no. Nie wiem, kontra je. Tu są z pojazdami. Kaj te, kurde, zwierzoki były. Ja wiem, że tutaj, no, to kaś niedaleko. Nie tu. Kaś niedaleko ode mnie, no. A nie tu? Tutaj możesz kupić nasiona oraz sprzęt rolniczy. Kurza twarz, mnie się wydaje, że to w tym sklepie było. Tyż. Ale dobre, słuchajcie, zrobimy teraz tak, co wam powiem, jak wam powiem, tak zrobimy. Wsiądziemy se teraz normalnie w jepa i pojademy se teraz, znaczy to nie jepa, tylko to jest pickup. Normalnie wsiądziemy se teraz w pickupa i pojademy se teraz tukaj do tego jełopa po pieniądze. Bo mi się należy 500, albo jeszcze 900 nawet chyba. I se pojademy tutaj, bo i tak musimy jechać do tego sklepu, i tak musimy jechać do tego sklepu. Bo przecież króca jego fuks, jak nie ma roboty na mieście, to ja se muszę w końcu te moje pola, te moje nerki poobsiewać, bo ja tutaj mam już wszystko zaorane z poprzedniego odcinka i trzeba w końcu się zabrać za znaczy nie orka, tylko no, rentowność tego mojego gospodarstwa. Także nawet fajnie, że są takie dni w tygodniu, kiedy nie ma prac społecznych i mogę się w tych dniach po prostu, wiecie co się mogę, skupić się mogę na tym, no, na swojej własnej farmie. To nawet bardzo dobrze tak jest, no. Nie narzekam. Czekajcie, bo ja sobie zaś zapomniał kierostonajomu to skręcić, bo jo kamy nie zrę, no to dzisiaj, że kamy nie zar. Już nie ma kamy. Dobre, zjedziemy se tutaj. O!
pójdziemy se pogodać z tym paciulokiem, bo ja od niego chcę kupić kilka kiełbasek z rożna. Good to see you. Can I help you? Jak Greksia znowu spotkam, to żeby mu dać jeszcze jedno. Te chopie, Kajo mogę kupić nasiona i nawozy, pojazdy, materiały budowlane. A czemu nie ma tutaj czegoś takiego, te Kaj można kupić zwierzęta? No nie ma, nie ma takiej ścieżki dialogowej. Sure. What do you need? Czy mi się wydaje, czy tutaj troszeczkę się wzbogaciło w tym sklepie? Mi się wydaje, że hop, teraz ma taki troszeczkę większy asortyment w tym sklepie, bo on nie miał czegoś takiego chyba jak te kwiotki, nie? Co to jest? Książka kucharska Smokorza, tom pierwszy, jaja. No to fajne jaja, no ja już taką książkę mam z jajami. Dobra, kupię się od niego, słuchajcie, kiełbaski, no. Kiełbaski, bo coś jeść musza. Szkoda, że hop, nie ma kawy. No nie ma kawy. I od razu, żeby się napić kawy, to ja muszę specjalnie jechać na stację, żeby się kawa kupić, no. To nie jest poważne. I też szkoda, że ja się kawy nie mogę zrobić w moim własnym kitchenie. On jaki jest, taki jest, ale se jest. I ona niego nie narzeka, bo ja tam mam byfej babci. No, a tak a propos babci jeszcze. Bo siebie pytacie, kaj ta moja babcia, czy ona w ogóle żyje jeszcze i kaj ona se żyje. No moi drodzy, no żyje se, plus 80, kobieta się narobiła, zdrowie teraz ma, no bardzo dyskusyjne, na pewno nie jest takie pierwsze, bardzo dyskusyjne, no ale moi drodzy, no powiem wam tyle, że se żyje i dobrze, że se żyje, ja jej życzę jeszcze raz tyle, a nawet jeszcze więcej, albo jeszcze inaczej, życzę jej dokładnie tyle, ile by chciała zostać na tej ziemi, bo powiem wam, co niekiedy, to już by, to nie chcieliby zbyt długo tu już zostać, bo na tej planecie źle się dzieje. No i moi drodzy, powiem wam tyle jeszcze, że no, se mieszko w miejscowości, która nazywa się Nowy Wiśnicz. Tam jest bardzo piękny zamek Lubomirskich. Akurat moja babcia ma widok z balkonu, z tarasu na ten zamek Lubomirskich. No, to jest bardzo ładny widok. Jeden z najpiękniejszych widoków i cała rodzina jej tego widoku wręcz zazdrości. Jest piękny zamek Lubomirskich. Może wam tutaj Kaś wciepna jakieś zdjęcia takie, no, które mogę opublikować, to wam wciepna. Kaj ten łajad jest, bo faktycznie nakopia mu zaraz do życi. Kaj on poszedł ten, tam jest. No i teraz dopiero do Mikasa. Te, po tybica wisisz, kasa z łocetkami, za noc urosło dużo łocetków. Dawaj mi kasa. Dał mi kasa. I 1640 punktów społecznych mi też dał. Jestem naprawdę bardzo głodny. No to naprawdę coś sobie zjemy. Bo naprawdę jak jestem bardzo głodny, to nie to, nie ten knefel, hopie, ten knefel. Kaj ty mi sam mapa włączasz, hopie. No, co se zjemy? Jajka se zjemy? No chyba nie, no. Dobra, to jednego wuszta se zjem. Zjem se jednego wuszta. Co jeszcze se zjem? Zjem se normalnie zupę pomidorową se zjem. Akurat ja lubię zupę pomidorową. To se zjem. Czemu nie? I się normalnie po... Ja wiem, że to tak troszeczkę nie wygląda zbyt dobrze, żeby kawą popijać zupa, ale mam to w dupie, no. Się napija kawy i koniec. I teraz mogłam po prostu dłużej nie być głodny. No i to mi się podoba. No. Także proszę mi tutaj nie zwracać uwagi na takie rzeczy, że tam kawą popiją zupa, bo to nie o to chodzi, no. To ja tylko gra komputerowo, no i tutaj trzeba czasami tak, jak trzeba, no. Dobra, zobaczmy teraz, czy się coś na tej mapie zmieniło, czy są jakieś nowe... No słuchajcie, pojawiło się jednak, jest pola do zaorania, czyli jednak są tutaj jakieś jeszcze człowieki, które czegoś chcą. Tak, tutaj chce cztery zupy dyniowe, nie dom ci, tutaj coś jest. Dostępne nowe zadanie, transport. Tutaj co jest? Też orka. No to trochę lipa, no, same orki tutaj są. Ja dzisiaj nie będę uwolniać orki. No orka, zupa, transport. A co to jest? Też orka. Czemu oni na przykład mają tylko samo orka? Czemu tutaj nie ma innych też rzeczy? Na przykład weźmij posiej, nie? Czemu nie ma weźmij posiej? Chyba, że weźmij posiej się dopiero będzie aktywować, jak ją na przykład tam uzbierą jakieś punkty społeczne, nie? No bo moi drodzy, prawda jest taka, znaczy, nie wiem, czy taka jest prawda, ale wy mi tak pisaliście, że to, kiedy będę mógł tutaj jakoś dziołcha wyrwać, jakoś frelka fajną na tej wsi, no to zależy od tego, wiele od tych punktów tutaj uzbieram, bo to od tych punktów zależy. Jak tam wybija jakiś dany level tych punktów,
to wtedy dopiero będę mieć dostęp do tego, że jakoś babka będzie chciała ze mną gadać odpowiednimi ścieżkami dialogowymi. Oczywiście ja tam będę mieć też opcja taką, że będę mógł jej coś dać, ale ja nie wiem, czy to jest prawda, no. Ja muszę wam zaufać, no, więc fufą wam teraz, fufu. I trzymam was za słowo, że tak będzie. Ja nie wiem, czy wy mnie dobrze godocie, czy wy mnie źle godocie, no ja nie wiem tego. Ja dopiero się tego dowiem, no. Kaś tam dopiero to, no, jak się okazało z początkiem odcinka, no faktycznie Daszek był jeszcze rdzawy i trzeba było go poremontować, także no. Zazwyczaj mi tam dobrze piszecie, no. Także może richtig to tak jest, żeby no najwięcej tych zadań robić u kogoś, żeby te punkty społeczności po prostu mieć tam na odpowiednim levelu, żeby do nas te babki zagodały, no. Ktoś jeszcze mi inny napisał, że chłopie, ty ta frelka się musisz zaraz od razu poderwać, bo potem to już będzie za późno, ale ja nie wiem, co to dokładnie oznacza, czemu za późno, że co potem ta frelka, że co, że będzie miała 50 plus i co, nie będę mieć z nią baby, czy co, czy nie wiem, o co chodzi. No to się jej zrobi badania prenatalne i jak będzie wszystko fertig, rytig, super good, no to się spłodzi, co się spłodzi i się urodzi, nie? To jest takie proste, słuchajcie. Małżeństwo to jest star błogosławiony, słuchajcie, to jest tylko jedna baba, którą trzeba zadowolić, no. Tylko jedna. I wy jeszcze na rzekocie. Czekajcie, ja się pójdę tutaj do tej kobity. Ka ona jest? Ta kobita tutaj ostatnio bardzo dużo... A tutaj facet jest. We'll talk later. Co ty mi sam dupcy, chłopie? I'm busy. Co ty masz do zrobienia? Co ty... I'm busy. Hi there. Good morning. Good morning. No z chłopem nie będę o pogodzie gadać, no co to jest, wafel, no ja nie jem wafel, szukam pracy, no. I'm looking for work. Got anything for me? No, not at the moment. A co się stanie, jak mu powiem, na przykład, że nie wygląda najlepiej, no. To ciekawe, co teraz będzie. You don't look so well. Are you alright? I'm perfectly fine, thank you. A widzicie? Good luck. See you around. Ja teraz zaryzykował. Ja nie wiem, czy wiecie, ale ja teraz tak postąpił troszeczkę wbrew swojej woli, bo ja tak troszeczkę się bał z tym chłopem pogodać, tak wiesz, że na zasadzie, te chłopie, ty nie wyglądasz dzisiaj najlepiej, ja bym nawet więcej powiedział, że wygląda dzisiaj, ja bym był na kacu, ale to tak nie wypadło, no. Trzeba być grzecznym katolikiem czasami. Masakra. Ja wiem, wali mi w dekiel. A ja bym mu nagodał, chłopie, ty, no, nie wyglądasz najlepiej, ty mi wyglądasz tutaj na chłopa skacowanego, tak. Tak jakbyś dopiero co... Jakby ci żółtko nie wskikło. To jak onkel Bochu dzisiaj z samego początku. Masakra. Ale no, co myślę, że nie będę chłopa denerwować. Dobra, jademy do tego sklepu. Może mi się uda kupić krów sztuk dwie. No i może coś wam jeszcze opowiem z tego mojego dzieciństwa, bo tutaj, kurde, chłop maila do mnie napisał i napisał mi, że jak fajnie, że ogodą o moim dzieciństwie, że tam dzisiejsza młodzież będzie widzieć ta różnica, bo nie każdy rodzic też ze swoim dzieckiem godą o jak to było za bajtla. Tylko z tym, że po pierwsze ja wam przypominam, że mój kanał nie jest dla dzieci, jest dla człowieków 13+, no bo tak YouTube po prostu widzi dzieci, że dzieci to są człowieki poniżej 13 roku życia, a powyżej to są już młodzieży. No to raczej nie jest kanał dla dzieci, także no to ja się tutaj od czasu do czasu zapomnę, coś se przeklę i tak dalej, także to bajtle muszą o tym pamiętać, że już jest dorosły chłop i że ja się mogę tutaj od czasu do czasu ciepnąć mięsem, no bo takie już jest życie, no i tak robią już dorosłe chłopy, no i co wam więcej powiedzieć, no. Także sobie wypraszam wszelkich uwag, że wujek Bochu za tutaj zaknął, bo przypominam, że kanał nie jest dla dzieci, ale z drugiej strony, no jak mnie oglądają też dzieci, no to pamiętajcie, że od czasu do czasu może być sam nerwowo, no i tyle wam powiem. A co wam jeszcze więcej powiem, no, że bardzo mi miło z tego powodu, ale też ja nie jest nikim wyjątkowym i ja też jakoś specjalnie wyjątkowego dzieciństwa nie miał. Ja miał takie dzieciństwo jak miliony bajtów w tym czasie w Polsce. Nie jeździło się na kolonie, tylko się jeździło, znaczy na kolonie też się jeździło, ale mniej się jeździło.
nie jeździło się na jakieś zielone szkoły, nie jeździło się na jakieś tam, nie wiem, wypasione w czasy za granicą. Tylko moi drodzy, no, jeździło się zazwyczaj z miasta na wieś, gdzieś na jakieś skarby wsi i tyle, no. I moje dzieciństwo nie było takie jakieś, wiecie, książkowe, żeby wam tutaj poopowiadać, jakie to moje dzieciństwo było super cudowne i jaki ja był super dziecięć. No i on nie był super dzieciem, bo ja był miglan za bajtla. Ja rojbrował dużo, no. Także... Dobra, Maryja. A, bo ty chciała te pomidory. Ja nie wiem, czemu ja do ciebie przyjął. Czemu ja do ciebie przyjął? Przecież ja nie miał do ciebie przyjać, Maryja. No widzicie... No i widzicie, no. No ja nie miał do Maryjki jechać, tylko miał jechać do sklepu. Kaj ten sklep jest? Kajo jest teraz! Ja się teraz zakręcił tutaj w ogóle! Sklep jest tutaj! A ja przyjął tutaj! Czemu ja przyjął tutaj? Jak ja bym chodź tam! No dajcie mi lać, a są się czas na, no. No zirytował mnie teraz ten onkel Bochu. No kawał on teraz sam pojechał, no. Co, po co on tu przyjechał? No powiedzcie mi. Powiedz mi, Czarek, czy by się nie wkurzył. No przecież ja miał jechać na północny zachód, a nie na wschód od północy. Ja mi się wszystko podupcyło na tym kompasie. Ja się tu teraz skręcam w lewo, ja nie wiem, znaczy w prawo, ja nie wiem, czy ja tam zajada w ogóle. Ale z drugiej strony, jak to już był, to mógł jakieś zadanie przyjąć, bo tu było zadanie, nie? Ale to dobra, to Maryjka, pomidory. Albo tu nie było żadnego. Słuchajcie, to wszystko mi się dokładnie podupcyło. Dobra, jademy. Jademy, kaj my jademy teraz. Czy my jademy? Dobrze. Dobrze jademy. Tutaj, do tego sklepu. Moi drodzy, jak normalnie podróż po tej mapie jest tak skomplikowana. Także no powiem wam tyle, że no moje dzieciństwo nie było jakieś specjalnie, no, kurde, jakieś wybitne. No. Wszyscy sobie radzili w tamtych czasach, jak sobie radzili. No, i dobre było, no. Ale aczkolwiek i ponieważ, no, ludzie wtedy, co ja dzisiaj widzę, no byli do siebie tacy, wiecie, no, jeden drugiego takim większym zaufaniem darzył, jeden drugiemu pomagał, a dzisiaj po prostu, no, czasy są inne. Wszyscy dosia, każdy patrzy na swój czubek nosa, każdy po prostu, no, Stefan mo, ja nie mam, czemu on mo, trzeba zrobić, żeby nie miał. Patrzcie, Reksiek tutaj jest! Patrzcie, Reksio tutaj jest! Pamiętajcie, że Reksio jest tutaj przy tym sklepie, ją tutaj czwarto kiełbasa był dom i jak ten Reksio do mnie nie przyjdzie, to on nachytał ode mnie. Chociaż ja nie jest za tym, żeby Reksio nachytał, ale normalnie nie może być tak, że on mnie grzeje, no. No, dnia następnego muszę mu dać dopiero kiełbasa, bo on wdupcył takiego wóżta, moi drodzy. On wdupcył wóżta większego, jak mam psa w domu. Długości cztery pako, takiego wóżta wdupcył. Patrzcie i myrdo tym swoim krótkim ogonem. Ale dobrze, że pies nie jest zachłanny, bo zazwyczaj pies jest taki, że on nie tyle wiele się mu daje cały czas i se je, i je, i je, nie? Pies może cały czas jeść, jak świnia. No ale co, no? Kupimy sobie krowa chyba, nie? O, tu są zwierzęta. No, ja sobie zapomniał po prostu, kiedy te zwierzęta były. Czemu mnie się to nie chce przełączyć na zwierzęta? Czemu ja się muszę denerwować, biedny? No, teraz się przełączyło. Kaj są krowy, kaj są te krowy. Mućki są tu. Ile kosztuje mućka? Co ja potrzebuję? Słoma, to ja mam słoma do krów. I co jeszcze potrzebuję? Dobra, także zobaczymy, czy się dokupić krowa teraz. Chociaż jedna mućka. Czekajcie, bo to ja teraz... To nie jest chyba krowa. Kurczoki są od góry, nie? Czekajcie, bo to jest drugi podziałek. Patrzcie, tu są kurczoki, krowa to jest drugo. To znaczy się teraz, że co? A nie, bo tu jest sztuka, a tu są kilogramy. Aha, dupa tam! Onkel Bochu, bo cię zarał czas na... Jak ty, chłopie, patrzysz sam na ten cennik? Tu masz tak, tu masz kury, tu się ptoki nieloty kupuje od góry. Widzisz to, chłopie? No widzisz to, chłopie. Czekajcie, bo no nie widzę, bo mam jeszcze ropa w oku. Domanie, a tu jest są kilogramy paszy. A tu teraz się kupuje krowy, to dobrze ja tutaj miał, bo to są sztuki. Przecież nie możesz kupić 1 kilo krowy, no nawet jakbyś cieloka chciał kupić, to przecież cielok jest cięższy niż 1 kilów, no co do diabła. Także kupimy sobie jedna sztuka. Ile będzie mi to kosztowało? 469 eurów! No przecież chyba pogięło ich. No i co mam sobie kupić tutaj jeszcze? Słoma to ją mam, to nie będę kupował słomy, bo ją mam słoma. I kupię się na razie tylko jedną mućka i niech mleko daje. A
A co się... Słuchajcie, jak się okazało, że kupił byka, to się chyba wkurza, poważnie. Bo tutaj nie napisali, co ja to kupił. Znaczy, no krowa, nie? No krowa, no to krowa, no to ona krowa, nie? Ale czekajcie, bo ja muszę też się kupić jeszcze te nasionka się muszę kupić. To nie ma takie proste rzeczy, to nie są takie... Czekaj, nasiona, to co ja mam tak kupić nasiona? Jakie? Siwy dym. Co ja tam miał na tych moich polach? Rzepak żech miał. To może rzepaku kupia, nie? Rzepak na pewno kupia. Tylko czy mnie starczy pieniądzów na to? Dobra, kupiłem... Czemu 1000 kilów? Ja nie chcę od razu... Czemu od razu 1000 kilów muszę kupić tego? Jocie... Że co? Czemu od razu... Ja nie chcę kupować 1000 kilów na nasion. No po co mnie 1000 kilów od razu? No i pszenica by mi wypadało kupić. Ja zostanę po prostu... Biedny Jo zostanę, no tyle wam powiem. Żeby biedny Jo tyle pieniędzy musiał wydać, wiele mi zostało? 69 tysięcy mi zostało. 0,30... A dupa, co ja godom? To są punkty społeczne. Mi zostało 297 ojrów. No to lipa trochę jest. Straszno lipa. Mało mi zostało, ale to musiał kupić, no. No nie patrzcie tak na mnie, Czarek. No to musiał kupić, no. To za burżuazja. Hop, nie mona nasiona, ale psu kiełbasa daje, no. To jest po prostu burżuazja. To tak nie powinno być. Poza tym tutaj są złe przyzwyczajenia, ponieważ psa się nie karmi kiełbasą. Pies powinien dostawać swoja karma tako z witaminami i w ogóle. No, pako dostaje może tam raz na tydzień, ale tak normalnie to burżuazja, no. Ja pamiętam, że za bajtla, że wszystkie psy na wsi to były albo miśki, albo reksie, no. I to pamiętam. I pamiętam też, że no niestety, muszę to powiedzieć, to jest bardzo przykre, co teraz powiem, ale muszę to powiedzieć, no bo muszę to powiedzieć, no bo taka jest prawda, no. A jako jest prawda, to ja wam zaraz powiem ta prawda. Prawda jest taka, że niestety na wsiach ludzie nie wszyscy dbali o psy. Było, ja pamiętam za dzieciaka mnie to zawsze... Bo, babka, kaj ty mi sam lecisz po ulicy, bo ci nakopia w trampki za rono. Przecież kaj tu jest zebra! Jest tu zebra, nie ma zebra! To się biegą po żebrze! A nie sami... Jak sarenka przed maską, no... A potem wszystko mi sam biegło. Jaki przykład dzieciom daje, biegą mi po ulicy, no. Ale pamiętajcie, to nie kanał dla dzieci, no. 13+, no. A jak dzieci mnie oglądają przypadkiem, to se pamiętajcie, że jak wujek Bohun se przeknie, to ja mogę, bo jest dorosły, no. I tyle wam powiem. A wy nie możecie. Jest takie powiedzenie, co wolno wojewodzie i se dokończcie, bo nie chcę być niemiły. Dokończcie se to powiedzenie takie. No i ja miał wam coś powiedzieć i że chcę normalnie zapomniał, co miał wam powiedzieć. Aha, już wiem, co do diabła, czemu ja jest znowu tutaj? Ja nie miał być tutaj, ja miał jechać do góry. Czemu mnie do tej Maryjki ciągnie? A, bo ja te pomidory jej leca. Jakby Maryjka chciała pomidorówka, to by jej już zawiózł. Ale to, że ona chce normalne pomidory, to ona mnie tym grzeje. Ja się tutaj gubię cały czas na tej mapie, bo mnie tutaj, no, busola mnie tutaj wariuje. Wariacja kompasa. I dlatego ja cały czas się tutaj wracam do tej Maryjki. Ja tam miał skręcić, przecież już... Dupa w ogóle, że nie miał skręcać, ja miał jechać na prosto. Czemu wy mnie godocie? Hej, Misiek, jedź prosto. A nie, hej, Misiek, skręć w lewo. Normalnie navigation by się tutaj przydało jakie. No i w takich przypadkach właśnie jest potrzebno, wiecie co, no jest potrzebna nawigacja, no. Albo minimapka po prostu, żeby ja wiedział dokładnie, no bo my się jeszcze tutaj... Ta mapka jest ciężko topograficznie do zapamiętania. Ona mi tak jakoś nie za bardzo wchodzi w głowa, ta mapa. Co prawda ja mam pamięć taką wizualną, że tak w realu, ale tutaj jakoś tak cały czas tą mapką mam problemy, żeby zapamiętać, kaj jest co, no. No mam problemy, no. Tyle wam powiem. Dobra. Ale jeszcze miał wam coś powiedzieć, co mi się nie podobało. A, już wam godą, co mi się nie podobało. Ja pamiętam, że za czasów, no może dzisiaj już jest inaczej, no dzisiaj już jest inaczej, bo ludzie są dzisiaj już tacy uświadomieni, są już tacy bardziej, wiecie, tacy też już wyedukowani, żebyście mnie źle nie zrozumieli, to nie chodzi o to, że wtedy byli głupie ludzie,
ale pod niektórymi względami byli głupie, no, no, byli głupie takie, mi się to strasznie nie podobało, kiedy pies był uwiązany do budy, no, łańcuchem, no, żeby tam jeszcze sznurkiem, to jeszcze, ale łańcuchem, no. Mi się to już za Bajtla bardzo nie podobało, ja już za Bajtla czuł w sobie, że coś jest nie tak, że to tak nie powinno być. Ja wtedy jeszcze, no wiadomo, no, Bajtel jak Bajtel, albo rozumie po swojemu, albo niczego nie rozumie, no. Ale ja tam swoje już kiepkował, no, ja wam powiem, że już wtedy mi się to za bardzo nie podobało. Mi się to już za bardzo już wtedy nie podobało, bo mi się, no bo mi się nie podobało, no. A powiem wam, że co drugie gospodarstwo, no to niestety pies był przy budzie, albo na sznurku, albo był po prostu, słuchajcie, no co gorsza, no na kecie, no, czyli keta po śląsku, tej łańcuch, no. No i to mnie się, kaje mój John Direk, tu jest mój John Direk. I to mi się po prostu, no, nie podobało i o tym godom otwarcie, że mi się to nie podobało. Dobre, moi drodzy, ja se tylko do tego siewnika wciepna, słuchajcie, nasionka, bo ja tutaj będę normalnie to, co było, no nie będzie płodozmianu, tylko będzie to samo, co było, ponieważ w silosach mam to, co mam, chociaż ktoś mi tutaj pisał, chyba Grzesiu Topik mi pisał, że tutaj się, kurna, właściwie, no, nie opłaca sam trzymać wielosezonowo tamte swoje te, tylko chyba we wrześniu, czy tam potem na jesień, jakoś tak, już nie pamiętam se, bo kamy nie mam nawet doma kamy, ile cytyny już tyle w organizmie nie mam, ale pisaliście mi, że chyba albo coś po wakacjach, jakoś tak tutaj jest, że się jest jakiś bazarek i wtedy na tym bazarku, no, sprzedaje się plony po lepszych cenach i ten bazarek w centrum miasta jest tylko roz na cały taki sezon, bo tutaj się gro sezonami, nie? Że chyba tam od kwietnia do któregoś tam miesiąca, nie? No właśnie. Dobre, moi drodzy, teraz kto mi powie, jak się tutaj wciepuje te nasionka, bo tego to ja nie wiem już teraz. Mamy tak, tępy mat, widok zmień, światełka, odczep siewnik i wyjdź z Jacka. No to wyjdę se z Jacka. No dobre, no to teraz jak tutaj mam naciepać te nasionka? Czy tutaj coś teraz będzie w interakcji ze mną? A czy to jest w ogóle siewnik? Ja mam nadzieję, że ja. Chyba, że się mylę, no. Słuchajcie, bo czasami to chłop nie jest w stanie rozpoznać wideł od widelca. A zwłaszcza wtedy, kiedy mu rzutko nie wskikuje, na kacu jest, nie? No to chyba... Nie mam pojęcia, jak się to wciepuje. Jak się wciepuje tutaj nasionka? Ale mi się wydaje, że tu zaś będą problemy jakie. No tego to mi nikt nie napisał, jak się wciepuje nasionka. Dobra, moi drodzy. Ja tu teraz zacznę lamić, także... I'm sorry, ale odcinek wtedy jest dopiero zaliczony, kiedy będzie polamiony, bo inaczej to nie będzie zaliczone. Słuchajcie, nie, na razie to nie wiem, no bo se nie wiem. To jest w ogóle siewnik? Zobaczmy to. Co ja to w ogóle podpiął? Jak się tego dowiedzieć? Gdy chłop se zapomni, co se właśnie podpiął, bo jest z miasta, co widać, słuchać i czuć, to se może zobaczyć tutaj, nie? Teraz tak. Stara maszyna moja. Okej, okay. A co mam za maszyną? Czy to mi się wyświetli, co jest za maszyną? No dupa, no nie chce się wyświetlić. Powiedz mi, czarek, by się nie wkurzył. Kosiarka do trawy. Prasa kostkująca. Header zbożowy. Pług. Rozrzutnik płynnego nawozu. Stara maszyna Brona. Rozrzutnik płynnego nawozu. Pick-up. A poniżej to jest Brona, dobra. A to? Jack? A to? Czemu to się nie chce zidentyfikować tutaj? No, czemu ja się muszę zaś denerwować? No ludzie kochani, no. Nie, no to się do TVN-u nadaje. No to, słuchajcie, no nie chce się to tutaj mi wyświetlić, co tam leży. Co to jest, no? To jest siewnik, no. No co to może być? Ale jak się tu ciepie teraz tego neca? Co ja sobie kupił te nasionka? Ja, tego to ja nie wiem, jak się tutaj ciepie z tego neca. Słuchajcie, no chyba, że... Chyba... Ktoś coś, jakieś pomysły ma? O, a tu...
Ja wam zapomniał powiedzieć, bo ja tutaj miał stodole, tutaj te kaczki, gęsi, o, jajka mam. Patrzcie, ja mam jajka, ale jaja. Patrzcie, mam gęsie jajo. Fajnie. A to czemu ja nie został o tym poinformowany, że mam gęsie jajo? I tu mam teraz kacze jajo też mam. Czemu tylko jedno? No, przepraszam, pani kaczki, czemu... Nie no, w kule lecą te kaczki, słuchajcie, no, szkurna, no. No, kurczę, pierko, po jednym jajku i no. Tu mi ktoś pisał, chopie, weź się sam posto w rusztowanie, że tutaj niby kaś, o. Tylko, że nie mogę teraz, bo tutaj mam ten, mam kombajn. Ale po tym rusztowaniu, ponoć, wchodzi się tam na ten daszek i tam podobno jest skrzynka jeszcze jedna, ponoć. Takżeście mi pisali, no ja się tam jeszcze nie wszedł, no bo żech się nie wszedł, bo tam nie wiedział, że tam takie coś jest, ale teraz już wiem. Dobre, moi drodzy, bo też mi piszecie takie rzeczy, że mam chcę wziąć kosiarkę i tutaj te wszystkie trawska se mam powycinać. To nie dzisiaj, codziennie coś będziemy robić na wstęp, znaczy codziennie, za każdym razem, jak będziemy się widywać, to coś będziemy robić se tak na gospodarstwie, tak na rozluźnienie, tak na wstęp. No to dzisiaj by se zrobili daszek z biny, tak? Wcześniej by se zrobili bina, teraz daszek z biny, a następnym time'em se będziemy kosić, no. Po lekku, my te krzaczory sam wcale nie denerwują. Mnie denerwuje co innego, że ja teraz nie wiem, jak ja mam wciepnąć, słuchajcie, te nasiona do tego. No nie wiem, jak ja mam wciepnąć. Czemu nikt mi nie napisał tego? Biednemu mi. Ale wiecie co? Ja mam pomysła. Ja se tam wycofia. Nie wiem, czy ja będę taki sprawny, taki umiejętny teraz. Czekajcie, ta konsternacja, te zatwardzenie na twarzy, słuchajcie. Ja se tam podje... Te kopie, ale te... No siewnik, no pisze, jakbyś, że to jest siewnik. Ale jak ten siewnik, ja mam zatankować, no. Wiesz, ja kupił se 4 nece tego. Czekajcie, bo coś tutaj już jest. Zbiornik paliwa. Ale ja nie chcę tankować paliwa. Ja chcę... Jak? No normalnie, Czarek, bo ja się zaraz zdenerwuję, no. Jak ja mam teraz biedny? Dobra, a może... Podłącz, no. No jest podłącz i odczep. No. No a jak jest? Zatankuj go, bo normalnie się zdenerwuje teraz, no. No i powiedz mi, Czarek. No powiedz mi, Czarek, czy by się nie zdenerwował. Dobra, jademy na te pole, zobaczymy, co się stanie. Może nie wiem, może jak zaczyna dopiero obsadzać tutaj, to może dopiero wtedy mi się wyświetli, że czym zasadzić, no. Ja nie wiem, jak to działo, no. Skąd ja mam wiedzieć, no. Tak czy inaczej, ja na pewno kupił nasiona. I ja wam to udowodnię, że ja je kupił. Czekajcie, bo kaje to, co ja chcę, żeby było. To nie jest to, co ja chcę. To jest to, co ja chcę. Kaj to jest, tutaj było. Statystyki farmy. Bo normalnie, że się teraz zeźlił. Pszenica, to nie jest to. Posiada, to nie jest to. Kaj to jest. Słuchajcie, mam... Normalnie kur mam 6, posiadany kogut tak, posiadane kaczki 2, posiadane gęsi 2, posiadane gołębie 3, jaja do zebrania 16, pasza dla kur 97 kilów mam, nawóz w magazynie, nie mam nawozu w magazynie. Nasiona w magazynie, słuchajcie, mam pszenica i rzepak, tutaj mam 1740 kilów, a tutaj mam 1000 kilów rzepaku, więc... Czemu ja nie mogę po prostu tutaj teraz napełnić tego siewnika tymi nasionkami? Ja to pierwszy raz będę w ogóle robić. Ktoś coś? Nikt? Nic? Ja wiem, ja na pewno coś źle robię, tylko to jest właśnie taki problem, że ja jeszcze nie zdiagnozował tego, co ja źle robię. Wiecie, to jest właśnie ten problem. Ja nie wiem teraz, co biedny ja mam zrobić. A wiecie co? Ja to zrobię jeszcze inaczej. Ja sobie odstawię ten siewnik. Krócę jego fuks, no. Powiem wam, ja nie wiem, czy ja dobrze robię, no. Ale ja to zrobię inaczej jeszcze. Ja se ten siewnik odczepia. O właśnie. I ja se pojada teraz po... Słuchajcie, ja se teraz pojada po... Po gówno se pojada.
Dosłownie tak jak mnie słyszycie. Pojadę se po gówno. I on se najpierw obciepia gównem jedne pole. A, patrzcie, no, bo ja miał wam coś powiedzieć, ja se zapomniał zaś. Słuchajcie, Tużek miał kostki i one mi tak tutaj dygały i się zapadały. I tutaj tak samo miał kostki i one tutaj też tak mnie denerwowały, te kostki. I on się normalnie wkurzył i po łocinku, a między łocinkami, ja sobie wszystkie te kostki tak wziął, tak, że sobie je podniósł. Tużek sobie zostawił jedna, żeby wam pokazać, co ja zrobił. I on sobie tutaj w los i on sobie tutaj ciepnął. O, Tużek sobie, ciepnął, proszę bardzo. I automatycznie, żech dostał informacja, że słoma pasza dla krów plus 200 kilo. I teraz idziemy zobaczyć, czy jemu mućka. Czy to jest mućka, czy to jest byk? Je mućka. Mućka stoi w swoim boksie, żeby mućka tutaj się, wiecie, no, żeby miała okno na świat, to je tutaj proszę bardzo pootwieram, żeby ona miała czym dychać, moi drodzy, no, proszę, o. Mam mućka, to jest mój pierwszy muciek, moi drodzy. Te mućka, te krasula. Że krasula se już jest, ja mogę mieć pewnie tyle krasul, wiele mam tutaj tych boksów. Czyli wiele mogę mieć na maksa. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, siedem muciek, osiem, dziewięć muciek mogę mieć. Dziewięć? A tu mogę mieć mućki? No nie wiem tego jeszcze. No tutaj mogę mieć dziewięć muciek. No. Ona sobie już teraz wstała, ale wcześniej sobie leżakowała, bo to młodo krówka jest, słuchajcie to. Dobro mućka. Ale powiem wam, że ona ładnie wygląda. Kaczki, gęsi. Tu zwierzaki ładnie wyglądają, no może z wyjątkiem tego kota, który wygląda jakby dostał zlacia od wujka bochuna, prosto w pysk, no ale co ja za to mogę, no to jest kot po przejściach, no on już swoje przeszedł, moi drodzy, on już nie z jednego podwórka mysza zjadł, no, także to jest kot doświadczony już, to musicie na to patrzeć, że to koty to, no, on nie jest taki kot, wiecie, taki młody, on już tam troszeczkę naroi brową po świecie. Dobra, jademy po ten, kurde, rozrzutnik tego Keke. To jest rozrzutnik Keke, nie? Tego stałego, czyli tego normalnego tego Keke. Nie gnojowicy, tylko tego normalnego takiego. Co ja tu teraz zrobił? No, ja nie chciał tak zrobić. I teraz pytanie, czy ja se to podłącza? Ja tu będę lamić teraz, bo ja nie wiem, jak się tutaj jeszcze tymi maszynami, słuchajcie, operuje, no bo skąd mnie to wiedzieć jest? Pewnie teraz tutaj muszę podjechać jakoś tak. Czy tutaj będzie teraz jakaś interakcja, albo co? Nie wiem, spróbujemy tak jakoś podjechać. Bo ja naprawdę nie wiem, jak się to tutaj ładuje, no bo skąd mnie to wiedzieć jest? No i co? No, że wjechał do gówna, no i co? I... No ludzie, no... No niestety, ale ja tutaj muszę poeksperymentować, no. Jeszcze muszę naumieć co, no, bo... Nie wszystko, żeście mi napisali. Takich rzeczy, żeście mi nie napisali. I teraz ja co muszę tutaj eksperymentować? Z której strony ja mam podjechać, żeby załadować Kekę na tego rozrzutnika? Ale tu się beczka zostawił, no. No zły chłop, no. Źle se zrobił, no. Czekajcie. Bo muszę se zrobić teraz dobrze, jakkolwiek by to nie zabrzmiało. Ja sobie teraz muszę, o, odczepić to. Przestawić ta beczka. No bo ona mi teraz będzie tutaj, no, przeszkadzać mi będzie, no. No. No i chłop se zaczyna przygody, słuchajcie. Jeszcze, co mi się tutaj stało, no? Czemu ja nie mogę tutaj wjechać? O, ciup, no. Chłopie ty. Się pokomplikował te życie już całkiem. Muszę objechać sam dookoła, no. Nie wiem, czy ja w ogóle to wszystko dobrze robię, no. No nie wiem. Ja tak naczuję, no. Po prostu naczuję. Dobra. Cyk. I będziemy teraz podpinać ta beczka. Możecie się teraz ze mnie troszeczkę śmiechować, no, ale no trudno, no. Podłącz. Noż kurde, no co jest? Czemu ja cały czas wychodzę z tego? G, dobra, jest podłącz. Rozpocznij nawożenie. A ja tu mam już zatankowane. Aha. Dobra, ale ja ta beczka se tutaj przewioza na bok. Bo ja nie będę gnojowicą low.
Albo gnojownicą? Gnojokiem rozlać? Powiem wam, że nie wiem, co mam robić. Dobra, no spróbuję tamtym, no z tym stałym spróbuję, no. Bo ja widział, jak normalnie takim rozrzutnikiem kiedyś ktoś na pola po prostu ciepał, no. Ale ja nie wiem, czy tutaj mi to zaprądzi tak, no. Skąd nie mam wiedzieć? To jest jeden wielki eksperyment, no. Ja to robię pierwszy raz w mojej karierze. Farmer z dynastowej. No tutaj nie wskazuje na to, że ja tutaj mam cokolwiek zapełnione. Robisz się głodny. Ja nie taką informację chcę. Ja chcę informację, jak to załadować do licha ciężkiego. No, jak ja to mam załadować, ten odczep tylko? Czemu tutaj nie ma czegoś takiego, zacznij nawożenie? Czemu nie ma? Jak ją mam załadować, no? Biedny, ja się muszę denerwować. Ani z tej strony, ani z tamtej strony nie da się załadować, no. Bo się zaraz to ma nie zdenerwuje. A było tak fajnie, ja miałem się tutaj nie denerwować dzisiaj. A ja się muszę niestety denerwować. Ja da jeszcze raz tamtej strony załadować, bo normalnie już mnie gilo to. Grzeje mnie to już. No, nie ma żadnych takich skomplikowanych niby zabiegów, no bo wiadomo, no to tutaj, to tam, ale no, króca jego fuks, no, jak ja mam się załadować sam? Tam nie umiałem nasionek załadować, a tutaj nie umiałem tego załadować. Dobra, spróbujmy jeszcze raz, no. Ja powiem wam, że bardzo ciężko się tym manewruje, to nie są takie proste rzeczy. No, uciekło mi, no, ta przyczepka. Nie tam Kajo chce, żeby mi uciekała. Dobra. No jak to się ładuje, na litość boską? Skomplikowane to deczko jest. No i widzicie, no, że wjechał do tego, kurde, i nie chce mnie się to normalnie załadować, no. A może to nie tutaj się ładuje? A mam tu jakiś inny gnojok? No nie mam chyba innego gnojoka. No tu jest, no tu z tej rury leci gnojówka, nie? A tu jest taki normalny gnojok, no skąd ja mam wziąć inny gnojok? No nie ma tutaj innego. Chyba, że ja coś przeoczył. Jest tu jakiś inny gnojok, bo ja teraz normalnie się tak zastanawiam, no. Skąd by inąd? Chyba, że tutaj coś jest, Kaś. No nie wiem, ja powiem wam szczerze, że ja teraz dziczą, no. Ja nie wiem, co mam o tym sądzić. Czy albo ja zwariował, albo co? No tu jest gnojok, nie? Powinien być. No specjalnego rozrzutnika. No dobra, zbiornik gnojowicy. No a Kaje ten stały, no. Porozglądamy się tutaj, bo naprawdę... Nasiona, strefa załadunku zboża, rzepak, zbiornik paliwa. No i widzicie, no. Chłop mo, jak byk napisane, kajmo ziarenka wciepnąć. A chłop, no przeoczył to. No tu mam ziarenka wciepnąć. Patrzcie, tu ziarenka się wciepuje. Strefa załadunku zboża. Powiedz mi, Czarek, czy by się nie wkurzył. Ale dobrze, że się zorientował, no. Pewnie, żeście tam już ryceli. Hopie, tu możesz sam wjechać. Mogę się założyć, żeście ryceli do tego monitora. To dobra, to teraz jeszcze się muszę namierzyć, bo tu jest zbiornik gnojowicy. Muszę się namierzyć. Kaj się taki normalny gnojok ciepie. Ten stały. Bo skoro ja mam beczkę na gnojowica i skoro ja mam normalny rozrzutnik, no to musi tutaj Kasia ciepać normalny ten, no bo się zdenerwuje zaraz. Czekajcie. Zbiornik paliwa, skład, okej. Okay. Tutaj jeszcze coś ich mam. Magazyn słomy.
Okej. No ale to miał słoma ostatnio, to mi ta słoma skakała, no. Podskakiwała mi ta słoma. Króca jego fuks. No, mam problemy, no. Znaczy, niektóre problemy się już same rozwiązały, ale... Czekajcie, no, jeszcze raz spróbuję tu podjechać, bo normalnie... Zaraz się wkurza Czarek. No bo tylko tutaj niby jest ten gnojok, nie? No, no nie rozumiem tego. No nie ma innego miejsca do załadowania tego. No, no szkruca jego fuks. Tam jest skład, ale to są nawozy, pisze jak byk, nawozy kupione w sklepie rolniczym. Możesz je tutaj składować, znaczy tak, załadować do siewnika lub maszyny do nawożenia. No, ale to nasiona i nawozy kupione. No. Czyli chemia. Ale ja nie mam chemia. Ja mam naturliś gówno krówcze albo jakieś inne. Tu ono jest. I ja nie wiem, jak to mam naciepać sam do tego. No nie wiem, jak mam naciepać. I zarobię normalnie herskle koty dostana i czego jeszcze, no. I, bo już mam dreszcze. No nie wiem, jak to mam załadować. No kto mi powie, dlaczego biedny Josie muszę sam denerwować. No. Dobre, w dupie mam. Powiem wam, inaczej to zrobiła teraz. I on zaś wyskoczył z tego traktora. No normalnie mnie tutaj coś zaro weźmie. Czekajcie, dobra. Odczepia się to. Jadę se teraz do tego tam, słuchajcie, naciepać. No nie wiem. Słuchajcie, przede wszystkim króca jego fuks. Dobra. Jadę najpierw załadować te nasiona. A potem może coś świeżego mi wpadnie do głowy. Jak grybka świeża. No naprawdę, ja nie wiem, jak ją tam ten gnojok załadować. Jak jest rozrzutnik, to trzeba go jakoś załadować, no. Dobra. I słuchajcie, żeby tutaj po prostu jakoś fajnie wymanewrować, to ja sobie postanowił, że ja tu se zakręcę. Tak, se zakręcę. Czy na szerokość w ogóle mi to wejdzie do tego? Łocie, panie, na styk. Ja tu robię chyba wszystko dzisiaj źle. Ach, ludzie, czekajcie no, bo normalnie zaro mnie coś ich zaros. Czy na pewno tukej? Strefa załadunku zboża. No patrzcie, no źle, że se wjechał. Ja tu miał wjechać. Ci Zusie słodki, ludzież kochani. No widzicie, no. Widzicie, jak on dzisiaj lami. No widzicie to. No kaj mi ta kamera loto po dachu. No przecież, że nie będę widzieć, kaj ją mam skręcić teraz, biedny jo. No tu, no. Spokojnie, Czarek. Ja to opanuję. Ja dopiero się uczę tej gry. Ja to robię pierwszy raz. Co ty myślisz, że co to jest? Chodząca encyklopedia. Nie napisaliście mi w poradnikach, kaj się co ładuje. Także no. Tak, musicie się po prostu, no, wstrzymać. Nie śmiać się z biednego mnie, bo ja to dopiero poznaję, to robię pierwszy raz, chłopie, ty. Tak. Tu se chyba wykręcimy, a może i nie. Dobra, skład, jest, udało się. Wola Boga, w końcu, hop, się skapnął, kaj to się ładuje, no, ludzie, kochani. Dobra, rzepaku se napełnimy. Teraz już widzicie, kaj to się robi. Ja wam wszystkiego muszę uczyć, no. Wszystkiego ja wam muszę powiedzieć, kaj co jest. Kto mi sam zaś SMS-uje? Kto to zaś jest? Biedronka mi sam teraz SMS-y wysyło,
że jest 5 maja, znaczy inaczej, co, 5 miesięcy, co? Co oni mi tu napisali? 5 mięs za 7,99 za kilogram z kartą MB, pierś z kurczaka, szynka, łopatka, a co mnie to gówno obchodzi teraz? Mnie to nie interesuje takie rzeczy, mnie teraz interesuje, tutaj siewnik mnie interesuje. Nawóz w magazynie. No ale to tutaj nawóz, to jest kupiony nawóz, no. A kaj mam napełnić gówno? To mnie interesuje. Chyba, że... Ja już wiem, jak to działo. Właśnie mnie olśniło. Ten rozrzutnik pewnie jest do tych nawozów kupionych, a tamta klejówka to do dolania. Tak to pewnie jest. No. Dobre, teraz mam już nasionka? Mam nasionka. Ale co dali? Okej. Okay. Bo jesteśmy na polu, ale jakby teraz chciał zacząć siać, to nie będę siać, bo nie będę. Dobra, zrobimy... Jejku! Zajrzyj, jak wyszedł z tego ciągnika. Normalnie dzisiaj zwariuję. Co ja mam dzisiaj za dzień, to jest niemożliwe. Tak to jest, jak żółtko nie wskiknie. Dobra, odczepimy ten siewnik. Słuchajcie, jademy po prostu, jademy sobie, ja wam powiem, jak jademy. Jademy po ta gnojówka i opryskamy najpierw te pole, no. Bo nie wiem, czy tej gnojówki mi sam starczy. Bo ten pewnie, ten co tutaj próbował go załadować, bo ja myślę, że to jest na, wiecie, na te gówno takie stałe, to takie, no. Także właśnie myślę, że tak to będzie, a ten rozrzutnik pewnie jest do tych nawozów takich chemicznych, wiecie, takich tych kupionych w sklepie, tak to zapewnie będzie. Ale ja się dopiero teraz kapnę, no bo skąd będę ją miał wiedzieć? No skąd ją miał wiedzieć, takie rzeczy? No, pierona, jerona, ja zaś chcę wyjść z tego ciągnika, na klawiaturze se muszę E zamienić z Q, bo normalnie cały czas mnie wychodzi mnie, no. Po prostu wychodzę dzisiaj z siebie. Czekajcie, tam pojada teraz. I najpierw se nawoża. No bo ktoś mi nawet tak pisał. Onkel, weź się najpierw nawoź, a potem dopiero siej. No ale zobaczymy, czy tak to zadziało w ogóle. No bo ja cały czas eksperymentuję, no to są moje pierwsze razy. No to jest moja pierwsza randka, słuchajcie, z tą grą. Dobra. Rozpocznij nawożenie. Pyskomy, kekę. Ojejku, nie ta kamera, ja bym musiał lepiej widzieć. O, tak, tak to jest dobrze widzieć. Łopanie, ale to trochę lipa jest. To trochę lipa jest, ja wam powiem. A ja wam powiem, dlaczego to jest lipa. Przestań mi sam pryskać tego gówna, bo się mi na łąka roz... No, kruca. Ja wam powiem, czemu to jest lipa. Bo ja... Słabo widzę, kajo popryskał, a koj nie. No. O, to będzie ciężka robota, wam powiem. Jest, nawóz 6%. Informacja o polu. 6% już nawieźliśmy. Ja pierdziu. Bo o co się rozchodzi? Rozchodzi się o to, że jak ją najpierw zasieja, a potem dwa razy ciepnę jakiś oprysk, to ją się potem za dużo tego pola zniszcza. Rozumiecie to? Tych plonów się za dużo zniszcza. No. A tak jak ją sobie roz tylko potem zrobię oprysk, po zasiewie już tym właściwym, nie? To będzie tak, że se mniej zniszcza, no. Ja mam nadzieję, że nie muszę wam tego bardziej szczegółowo tłumaczyć. Chociaż nie wiem, czy wam to dobrze tłumacza. Ja eksperymentuję, ja wam przypominam, że ja tutaj teraz przeprowadzam jeden wielki eksperyment. No bo ja nie wiem, ja jest z miasta, co widać, słychać i czuć chyba, no. Chociaż tak naprawdę, no, mi się wydaje, że wioska lepiej czuć, no bo wiecie, no, te wszystkie takie powonienia wiejskie, no, to ja bym powiedział, że raczej na odwrót. Tutaj musicie wcześniej, już z tego co już widzę, to musicie wcześniej po prostu reagować na to, żeby wyłączyć te nawożenie. No bo jeszcze wcisnę Z, a to jeszcze sam leci mi z tej beczki i leci, i leci, i leci. Ciece mi i ciece, no. I coś mi się wydaje, że my się chyba nie dogodamy z tą beczką. A ja wam powiem czemu. Bo ja widzę, że ja nie będę mieć tyle tego gnojoka na całe pole.
strasznie mało wydajne to jest. Toż to nie starczy mi tego. No i widzicie, i koniec, no wiele już tego zdążył na wieś. No będzie ciekawie, wam powiem, wiecie? Farmers Dynasty to nie jest taka prosto gra. Tutaj trzeba troszeczkę być szczwany. No nie zawsze jest, no przeważnie, że jest, ale nie zawsze, no nie zawsze. Dobra. Ale ja chcę zatankować Kekę. Czemu odczep? Ja chcę tankować go, a nie odczepić. No i widzicie, no, ja nie wiem po prostu, jak ja tu mam podjechać, kiedy mam podjechać, żeby to załadować. No. Może do tego też się do załadować, tylko że jakoś mnie sam to nie wychodzi, no. Jest ta rurka, podjechał, że się pod ta rurka, ale nie ma interakcji, no. No i nie będzie, bo nawóz w magazynie jest 0000. I powiedz mi, Czarek, czy by się nie wkurzył teraz. Ja nie mam gnojoka. No nie mam gnojoka, no nie mam go. Mayday, mayday, mayday. Sołtys, mamy problem. No nie mam. No i co teraz, biedny, ja mam zrobić w tym przypadku i wypadku, no. Co ja mam teraz, biedny? Muszę ja do sklepu i kupić teraz co? Nawóz muszę kupić. Chemia muszę kupić jakoś. No i powiedz mi, Czarek, czy by się nie wkurzył. No powiedz mi, Czarek. Ja nie wiem w ogóle, czy mi starczy pieniądzorów na to wszystko. No pierwsze problemy, no, świata pierwszego, słuchajcie. Dobra, ja się tutaj teraz muszę, no, pomyśleć muszę se. Czekajcie, statystyki farmy. No nie mam, no, no nie mam. Tyle wam powiem, że nie mam. Nawóz w magazynie, no mam, a jednak mam. 220 kilów go mam. Dobra, Czarek. Będziemy lamić dalej. No bo jak już lamić, to z klasą, tak? Ja zawsze był takiego zdania, że jak już chłopie chcesz trochę polamić, no to rób to z klasą, no. No to ja z klasą dzisiaj se polamia. Jademy po tamten ten, jademy se po tamten siewnik, fu, rozrzutnik i zobaczymy. Jedna krowa nie do mi za dużo gnojoku. No nie do mi, no. Dobra, wycofaj się tutaj, chłopie. No, jak mi braknie kasy na wszystko, no to co, no to pójdę jajkami handlować, no. Hej, szalała, szalała, jajcami handlowała, ale jo nie będę, ale jo nie będę. Dobra. Onkel, skup się tutaj teraz. Pojademy w tamte miejsce i zobaczymy, no. Tu mi piszą, że mam nawóz, 220 kilów. No to już całkiem zdziczą dzisiaj, wam powiem, no. No całkiem, że zdziczą, no. To są moje pierwsze razy, no. Ja to pierwszy raz robię. Potem już będę wiedzieć, no, ale ja się kiedyś muszę naumieć, no. Skręcą mi to, kaj chce, jak chce, no. I tak to wygląda. Czy tu teraz się mi oświeci Enter? Oto jest pytanie. Jest! Mam Enter! To już taki sukces jest. Nawóz w magazynie. Jest! Uratowani jesteśmy, bociek leci. Tylko teraz pytanie, czy mnie to wystarczy? Czy mnie to wystarczy? I proszę się ze mnie nie śmiechować za bardzo, za głośno, bo ja to robię pierwszy raz. No, skąd ja miał takie rzeczy wiedzieć? Teraz, ale widzicie? Hop, pomyślał i się sam zorientował, co jest do czego. Dobra, jademy. Teraz pytanie, czy to może być tak, że trochę tak, a trochę siak? Czy to tak może być w ogóle? No to mu trochę większy zasięg. No ale znając życie, to mi tego braknie, no. Ale przynajmniej, żeby jedne pole już tutaj było obsiane, no, nawiezione, obsiane i tak dalej. Hop. Trzeba to na czas wyłączyć. No, takim szerokim pasem to rozumia. No takie coś to rozumia, no. No ale to, powiem wam szczerze, że tym obornikiem to lipa trochę będzie, no. Jak nie będziesz miał krów, to trochę lipa będzie, to najlepiej kupić chemia w sklepie, no i chemią. I potem się dziwicie, że wszystko chemia. No, pomidora kupisz, chemia. Ziemnioka kupisz, chemia. Wszędzie chemia. No, jak nie ma być chemii? Jak jest chemia wszędzie? No, widzicie to, co się tutaj dzieje w ogóle.
Jeszcze potem nie dziwujta ludzie, że chemia jest wszędzie. Jak chemia jest tańszo, lepszo, sprawniejszo i zobaczcie się, i szerzej się ten chemia rozciepuje, no. O te mocie, te pestycydy i te inne takie pierdoły chemiczne, no. Potem jesz pomidora i się dziwisz, że pomidor nie smakuje jak pomidor, no. Albo jakieś tam jeszcze inne ustrojstwa. Dobra, chopie, wycofaj se trochę. No ludzie, kaj ty, kaj, kawo jedzie ten chłop. Ale to też nie jest takie proste manewrować z tym wszystkim. Stój, chopie. Dobra, ciepej. Ciepej i jedź i ciepej. Pyr, 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 pyr. Norma emisji spalin minus 6. Także ten ciągnik taki po prostu jest, no. Ale bardzo mi się podobał klank z tego ciągnika. No tutaj będzie... No, jak mi tego braknie, to będzie problem, bo pieniądzorów prawie nie mam. 63% jeszcze mam. Dobra. Jest. No i teraz będzie mi się już troszeczkę te pole zawężać. Ja mam w ogóle nadzieję, że to wszystko dobrze robię. Że teraz da mi się tutaj, wiecie, coś obsiać, nie? Mam nadzieję, że ja. Tak dziwnie, tak posłodkowane są te pasy, takie jakby, kurde... I tutaj trzeba pilnować, bo jak nie wyłączysz sobie tej maszyny, to nie jest jak w farmingu. Jak sobie nie wyłączysz tej maszyny, no to ci idzie w pola, w trawa, no i tyle, no. Pole na szczęście, no, jakieś tam wyzwanie przede mną stawia, że to nie jest takie jakieś kwadratowe. Tylko człowiek se musi troszeczkę pomanewrować, tak? Nie ma czegoś takiego, że se chłopa puścisz, chociaż no piszecie mi, że tutaj można takie coś zrobić, bo na przykład jak już masz dużo kasy, to se możesz normalnie sąsiada, pilota tutaj zatrudnić i z samolotu tam robi jakieś opryski i tam inne pierdoły. Nie wiem, czy to też dokładnie trzeba kropka w kropkę, każdy centymetr tej wirtualnej ziemi nawieść, czy tutaj są jakieś, słuchajcie, tolerancje w stosunku do tego, że jak tam gdzieś zrobimy sobie omijak, to że będzie nawiezione. Ile jest nawiezione? Popatrzcie, tu mam dwie statystyki teraz. I o cię kręca. To będzie transakcja mieszana. Ja nie wiem, jak to teraz będzie. No nie wiem, jak to będzie. Naprawdę nie wiem, jak to będzie. Ale coś mi się wydaje, że te pierwsze plony, no nie wyjdą zbytnio chyba owocne. Oczywiście z tego mojego sadzenia. Ciu, palino mycka, no. Słuchajcie, no przyjechał mieszczuch, no i próbuje tutaj coś uprawiać, no. Tak patrzę na ta statystyka, ten pierwszy nawóz, 69, no to ten pierwszy to będzie chyba ten najbardziej właściwy, a ten drugi to jest ten drugi, nie? No nie wiem, tak mi się wydaje. Znaczy ten pierwszy najbardziej właściwy pod sianie. Ja jestem zaś głodny, no ludzie, no trzymaj tam je. Jedzenie 10. Zjem se, o, mus jabłkowy se zjem. I kawa, bo już jest 17, a ja zawsze o 17 piję kawa. Ja piję dwie kawy na dzień. Dobra. Ja piję kawę o 11 i o 17. Tak u mnie jest. Takie są u mnie pory na kawę. No. Ale córka przyjdzie od koleżanki. Co ma siedzieć w domu? Coś te dziołchy dostaną do głowy, jakby cały czas w domu siedzieli, słuchajcie. Dobra. I ja ciekawy, co ja tutaj teraz spłodzę z tym wszystkim. Ja wiem, że ci, którzy już wiedzą, jak to się robi, co tego, to i tam teraz mają beka ze mnie, jak nie wiem co, no ale... No ludzie, no, ja o wrozumiałość proszę, no. Ja tutaj to wszystko pierwsze rozrobię, to są moje pierwsze takie prace, można powiedzieć, z dbałością o rentowność mojego gospodarstwa. To są, no, pierwsze takie robię, no. Pierwszy raz, no. Następnym razem, next time będę już wiedzieć, nie? A teraz, no to eksperymenty, no. Jak inaczej, ja wam powiem tak, jak się człowiek po prostu ciepnie na głęboko woda, to od razu nauczy się pływać. Albo utonie.
Ale ja się na razie jeszcze trzymam na tej tafli, na tej powierzchni wody. Dobra, bo ja się teraz tak zastanawiam, co będzie, jak ja se pojadę tutaj, bo 85% mi tam świeci. Jak ja se na te gówno wysypię to, o, czy mi tam będzie rosnąć. Słuchajcie, rośnie. Ale nie gówno mi rośnie, tylko tu mi rośnie. O. Także dobra nasza. Także ten rozrzutnik jest lepszy. No i tu będę coś mi się wydaje, tylko ciepać chyba chemią, no. Chociaż tutaj piszecie mi, że jest taki nawóz, on się tam jakoś nazywa specjalistycznie, jakiś tam Rex, jakiś tam T-Rex, czy tam jakieś inne ciulstwo. I że nim wystarczy tylko roz opryskać, ale że on jest po prostu roz, że on jest tak, że go szybko się zużywa, to jest roz, a dwa, że on jest drogi w cholerę. No ale tylko roz wystarczy nim przejechać po polu i że jest gites. No jest drogi, ale się go opłaca. No i dobre, no to wystarczyło czy nie wystarczyło? Króca jego fuks, brakło mi 2%. No i powiedz mi, Czarek, czy by się nie wkurzył. No wszystko przeciw człowiekowi, normalnie wszystko przeciw człowiekowi jest. Wszystko przeciw ludziom. Dobra, podjada tam jeszcze. Ale już nie mam nic w magazynie, bo ja tam wszystko zużył. No mam w dupie, te 2% nie będziemy się tu szarpać chyba, co? Tak mi się wydaje. Jak tam będę mieć 4 zdziebełka mni, tej pszenicy, to chyba nic się nie stanie. Tak mi się wydaje. Dobra, tu sobie go zostawię. Tak jest. I teraz pojada po ten siewnik. I tutaj, moi drodzy, spróbuję sobie zasadzić. Tu miałem wcześniej ten pszenica, a tam rzepa. To ja teraz na, żeby jednak był jakiś, wiecie, taki jakiś płodozbiór, płodozmian, płodozbiór i tak dalej, wiecie o co chodzi. No to ja sobie po prostu zrobię na opach, że tam się śmigna rzepak, a tu się śmigna ten pszenica na odwrót. No. Tylko co, no? Jest to tu jest i ten siewnik dalej nie wchodzi ze mną w interakcję. No nic się nie dzieje. No czemu nie ma opuść siewnik i siewnikuj? Czemu nie ma? Nie ma ani na tym polu, co sam jest, co już jest, kurde, opryskane. No co do chuja Mendelsona, no co jest, kurwa, no normalnie, że się teraz wkurzył, powiem wam, no ani tutaj nie mogę nic, ani tam nie mogę, czemu to nie chce pracować, no, ten siewnik cholerny, czemu to nie chce mi sam... No ludzie, no trzymaj tam je, bo zaraz nie wytrzymą, no czemu to nie chce prądzić? Co mu nie pasuje temu siewnikowi? Co mu jest nie tak? Ani na takiej ziemi, ani na takiej ziemi nie chce pracować. Powiedz mi, Czarek, żeby się nie wkurzył. Mam tutaj rzepaku 331 kilów. No, to czemu nie chce się rzepakować? Normalnie, że się teraz, normalnie zdenerwował, że się. O co mu chodzi temu gru? No przecież, no co jest? No nie godajcie mi, że musi być nawóz 100%, żeby tutaj coś zrobić. No ci Zusie kochany, no. Powiem wam, że tylko tyle, że... Żelki Haribo! Są przepychota! Ej, nie wiem, co ty mam więcej zrobić. Normalnie mnie coś tutaj, normalnie, no, coś mnie weźmie. Czemu nikt mi nie napisał dokładnie, co ja mam tutaj robić? Ja nie wiem! No nie wiem, no nie prądzi to normalnie. Czemu tak się nie do? O.
Czyżby on się tutaj ciepł o to, że nie ma 100% nawiezione, albo co? No bo jak mu to inaczej rozumieć? Co jest nie tak z tym siewnikiem? Może pak sam, może pak. Ale czekajcie, obsiane rzepak 6-11%. Że co? Obsiane 4,79%. What the fuck? Jak to? Aha, dobra. Ja już wszystko wiem. Kurwa, dziot. No. I oto dupca, moi drodzy. Ja wam powiem tylko tyle. Ja sobie wezmę jednego do ściskania. No, ja wam powiem tylko tyle, że to działo automatycznie, ten siewnik. Ja tutaj patrzę, czemu on ze mną nie wchodzi w interakcję, czemu go nie można opuścić, czemu normalnie się tutaj nic na interfejsie mi nie świeci. A to się okazuje, że on automatycznie jest opuszczony i patrzcie, tutaj pasek się zrobił i mam tutaj jak byk napisane, że obsiane jest niecałe 5%, a tutaj jest obsiane, co ja wcześniej przejął, tyś pasek Kaś zrobił, tylko już nie wiem, kaj ten pasek jest, bo normalnie się zdenerwuje, zaro. Moi drodzy, no Kaś tutaj ten pasek jest. Ale tu mam 6-11% już obsiane rzepaku i teraz mam tam rzepak i tu mam rzepak i powiedz mi, Czarek, czy by się w tym momencie nie wkurzył. No powiedz mi, Czarek, no powiedz mi. A nie, nic mi nie godej, bo ja wiem, żebyś się wkurzył, no. No to z automatyka się tak, no i teraz zobaczcie, no patrzcie, samo się to jest sam, to jest po prostu ten siewnik samosiewek, no. Nie szukajcie tam na tym interfejsie interakcji, no, bo to się same interakcjuje, no, to, o, także jeździł tak na poprzek i byle jak. I to się siało i nikt mi nie powiedział, że to się same sieje. Czemu nikt mi nie chciał tego powiedzieć? Grzegorzu Topiku, dlaczego mi tego nie napisałeś? Patrz, ile byś mi teraz zaoszczędził nerwów i w ogóle, no, nikt mi nie napisał, kompletnie nikt. A patrzcie, to się teraz, widzicie, to się samo szejkuje się to. A jo, jak głupi, głupek, głupkowaty, patrzę sam, czemu tam na tym interakcji, tam ten pomad zmieni widok światła, czemu nie ma opuść siewnik, uzupełni siewnik i tak dalej, no. I biedny jo, normalnie się musiał denerwować tutaj teraz. I że teraz odkrył Ameryka, no, że to się same tutaj, proszę bardzo, jest, no, no. I w tym momencie mam nawiezione, tylko nie wiem na przykład, czy nie można się tak wycwanić, że można dwa razy sam nawieźć i na koniec potem obsadzić, nie? Żeby, no bo wiecie, jak będziecie cały czas, jak tak ciepnicę sobie tam, o, zasiew, roz, nie? I będziecie po tym jeździć nawozem, roz, drugi, trzeci, no to sobie zrobicie tak zwane ścieżki technologiczne, nie? I potem będziecie mniej chyba tego mieli z pola. No nie wiem, no. Ja tego jeszcze nie wiem, no. Z opowieści mojej babci wiem. Nie no, ja żartuję, moja babcia mi tego nie powiedziała. Ale... No, króca jego fuks, no, żeby tak to było, no. Skąd biedny ją miał to wiedzieć, że to się samo siejkuje, no? Skąd ją to miał wiedzieć, no? To działo na zasadzie kije samobije, no. Ja bym wolał sobie tutaj mieć kontrolę nad tym siewnikiem, że ja sobie dokładnie wiem, kiedy to się sieje. A tutaj to wygląda tak, że jak sobie po prostu wyjedziesz z pola, to się nie sieje, tak to się właśnie dzieje, a jak sobie wjedziesz na pole, to się automatycznie sieje, no, sieje. I nikt biednemu mnie to nie powiedział, no, i ja się tutaj teraz musiał denerwować i ja jestem teraz denerwowany, no. Ale z drugiej strony ja się cieszę, że Josef sam do tego doszedł. No, ale wiecie co wam powiem, że lepiej te zasiady widać, jak się światełka nie świecą. O, tak lepiej widać. Zobaczymy, co z tego wyjdzie, no. Czy faktycznie najpierw trzeba roz zrobić nawóz, drugi roz nawóz i dopiero na koniec siąć, czy się tu w ogóle coś będzie dziać, czy co, no bo wiecie co, no. Tam nawet widzę omijak, że zrobił. Także... No tak to jest, no. Moi drodzy, no takie są początki, no, takie są początki.
I on też się śmiał, ja powiem wam szczerze, że on też się śmiał z Szarpejki, jak on tam patrzył, jak on tam robił swoje pierwsze, wiecie, swoje pierwsze kroki w Klopsie, nie? Kantel Krops, czy jak to tam się nazywał, ja? Ja po prostu na tak grał wołom Klops, no bo według mnie ta gra to jest jeden wielki Klops. Oczywiście tu mi ktoś pisał, że to jest fajna gra, tylko tam trzeba pograć, taka duży i że to jest nieprawda, że tam są tylko rzeczy z samouczka, bo tam można robić coś poza samouczkiem, tam jeden hobby pisał, że tam o 400 godzin już tam w Klopsie zrobione i że Klops jest najlepszy ze wszystkich tych gier. No może jest, no, tylko że no ja bym musiał, powiem wam szczerze, ja bym musiał do tego Klopsa przysiąść kiedyś, no. Ja tam robił już kiedyś jakieś podejścia do tego Klopsa, ale no ale tak, no, no powiem wam, że oprócz maszyn to mnie się tam za bardzo no, nie podobało. Przede wszystkim mnie się nie podobało to, że ta gra mi tak lagowała na moim sprzęcie. No tak mi lagowała kiedyś ta gra. No nie wiem, chyba że już teraz coś popracowali nad optymalizacją, ale no masakra to była. Ja próbował nawet nagrać materiał, ale no powiem wam, no masakra. Ja zrezygnował, ale to było kiedy? To było, kurde, zaraz jak ją dostał ta gra z wczesnego dostępu, bo ja im tam zapłacił cegiełka, ja im tam zapłacił, żeby mieli na ta gra, no bo wiadomo, nie, o co się rozchodzi. Po zasianym to lepiej może nie jeździć dwa razy, nie, bo to szkoda nasionek z siewnika, nie. No tutaj miał, że załadowane 330 kilo, to jak najwięcej tego, żeby zaoszczędzić, zanim pójdzie w ziemię. Ja mam nadzieję, że to się z automatu wyłączą, jak ten, nie? Jak zjeżdżą na trawnik. Zobaczymy, co mi z tego sam wyjdzie. I tutaj jeszcze taki omijaczek. Tak jest. Dobrze, że ta ziemia, no faktycznie zmienia ta tekstura, że to jest widoczne. Kajmy posiali, kajmy nie posiali. No, ja za chwilkę będziemy kończyć, moi drodzy, bo to ja tak patrzę nerwowo na zegarek, to się okazuje, że to już jest godzina 20. No. Jest godzina 20. Pewnie moja córka już przyszła, bo miała o 20 wrócić do domu. Już dwie godziny się, no. Dwie godziny bez 9 minut, no to trzeba będzie. Ale tak to jest, no. Ta gra w ciągu, no. Tu se odpolisz, tu tego, owego, tu chcę zrobić, tu zanim coś rozkminisz, jak pierwszy rozgrosz. No i ciach, no i nie ma tego czasu, no i to po prostu, no, leci jak z bata strzelił. A w robocie albo w szkole, jak siedzisz, opiety, no to ci te dwie godziny lecą, jakby to były 4 godziny. A usiądziesz se przy grze, dwie godziny ci zleci jak 15 minut. I kaj ta sprawiedliwość, kaj ta sprawiedliwość, ja się pytam, kaj ona jest? Ona kaj zabłądziła. Nie ma jej tutaj na tej ziemi, nie ma. O, niestety, będę musiał jeszcze raz tutaj przejechać. Ile tu mam jeszcze kilów? 76 kilów mam tego rzepaku. No to dobra, no to trudno, no to zrobimy tak, że... Tu se pierdzielniemy szlaczek, tam se pierdzielniemy szlaczek i jakoś te pole zrobimy. I co, no to będę mieć najwyżej rzepak wszędzie, no. Na dwóch polach będę mieć rzepak. No trudno się mówi. Mówi się trudno, no. Co ja mam więcej powiedzieć w takiej sytuacji? No nic wam więcej nie powiem, no. Najważniejsze jest to, żeby dokończyć te polutko, żeby jak najmniej stracić, żeby jak najwięcej tego rzepaku mieć. No i teraz różne były tutaj opinie, bo jedni mi pisali, chopie, weź się najpierw zrób dwa obsiewy przed tutaj sadzeniem, sianiem czy coś, a inni mi pisali, weź się najpierw tam zrób tym, potem się zasiej, a potem na koniec se przejedź tym siewnikiem, znaczy tym opryskiem, żebyś miał dla realu tam jakieś ścieżki technologiczne. A jeszcze inni pisali, że no, że od razu trzeba opryskać pole, tam nawieść i potem zasiać, nie? Także naprawdę były tutaj bardzo rozbieżne te wasze opinie na ten temat. A ja tutaj eksperymentuję, no. Mi się wydaje, że gramy o to w dupie. Najważniejsze jest to, żeby tutaj były tak, nawóz dwa razy po 100% i żeby był, że jest obsiane. I mi się tak wydaje, że chyba tak to będzie wyglądało. I na tym się zakończę. Pewnie się dziwicie, czemu chłop światła nie świeci. No nie świeci chłop światła, no bo nie mam tyle bakteryjków. Znaczy, no mam bakteryjki, ale to nie o to się rozchodzi. Ja lepiej widzę ta ziemia po prostu jak ten, jak jest ciemno na niej. Spróbujemy. O.
Chociaż tak też widać, no ale... Nie, powiem wam, że lepiej widać, jak są zgaszone światełka. O. Dokładnie widać, kaj jest łopsiane, a kaj nie jest łopsiane. 10 kilów jeszcze tego mam, tego rzepaku. No i to jest bardzo ciekawe. Bardzo ciekawe to jest. Bo jak ja na przykład zrobię te pole i mi zostanie w siewniku na przykład 100 kilów, nie? Tego rzepaku. A ja chcę teraz nie mieć rzepaku, ja chcę mieć ta pszenica. To co teraz mam zrobić, biedny ją? No, co ja mam teraz zrobić? Jak ja mam rozładować? Reszta tego, żeby mieć co innego. Jak ja to mam zrobić? Kaj mam to rozładować i na jakiej zasadzie? Kaj jest jakąś instrukcja obsługi do tego. No i dobre, i tu powinno być obsiane, no rzepak, no 97%, no dobre, no tam nie będziemy się bić o jakieś tam malutkie procenty, może być i nawet 97. Najważniejsze jest to, że jest, no, większość. Jakaś jakiś omijak może, albo jakaś przymiedzy coś, no nie wiem. No ale... Ja bym musiał teraz rzepaku, no, wsypać. Heh, proszę państwa, nie są takie proste rzeczy. Jeszcze se tu normalnie ta maszyna postawił i ona mnie tu teraz grzeje, ta maszyna. Kto mi kazał tutaj to postawić, ja się pytam. No kto mi kazał? Ja wiem kto. Grzegorz Topik mi tu kazał. Czerwonyx mi kazał. Czekajcie, o, ciach. Ja się tu na spokojnie wycofię to. Ja pierdziu! Co ja się tutaj muszę nagimnastykować? Jeszcze po ciemku. Do... No co jest? Dobra, skład. No... Nawozu już nie ma, no to po nawozie mam. Napełni siewnik, no. No i co teraz biedny ją mam zrobić? Jak ją na przykład chce tylko trochę tego siewnika napełnić? A! Słuchajcie, jest opróżni siewnik. Jest, opróżni siewnik, jest taka opcja. A, widzicie. Opróżni siewnik. Napełni siewnik. Opróżni siewnik. A, to dobre to jest. Mhm. O, tutaj jest ten preparat Fertex, to się nazywa, a nie Tirek, jak go dał wcześniej. No, i to wystarczy tylko, roz nim ciepnąć na pole i to wystarczy, to już jest za dwa te opryski. Dobre, moi drodzy, to ja się wezmę tego rzepaku jednak, okej. Okay. A co się stanie, jak ją pszenica ciepna teraz na rzepak? Czy to się przemianuje, czy nie przemianuje? Tu nie jest, widzicie? Tu jest omijak duży. O! Widzieliście? Jeszcze raz tam przejada. No wiadomo, że chyba 100% nie będę mieć, no. Jeszcze gdzieś jest jakiś omijak. A nie tu? Dobra, po tej miedzy się tu przejadę. No bo gdzieś ten omijak tutaj jest. Tu jest chyba. Do licha ciężkiego. No jasne, że tu. Dobra, ale ja go sobie jeszcze roz tutaj namierzę. 98%. Jest, przede mną. Taki paseczek, widzicie go? I patrzcie, teraz na ten paseczek wjeżdżą i ciach go. No ale to się nie zmieniło tutaj za dużo. Dobra, niech będzie 98. Już tam nie będziemy się srać tam o 2%, nie? Chociaż tu mnie jeszcze. Gdzie by tu jeszcze mogło być? Kamera taką najbardziej oddalono. Hmm.
Dobre. Wracamy. A nie tukaś? No mi się wydaje, że wszędzie, no. Dobre, te niecałe 2% to tam może być. Dobra. Teraz pytanie. Wiecie co? Ja na dzisiaj już tutaj może zakończę te swoje prace i będę czekał na wasza opinia po prostu, no. Co wy mi napiszecie? Jak to najlepiej robić? Czy tak jak ja zrobił tutaj ten rzepak, że opryskać sobie tam dwa razy, jednym i drugim, tylko skąd ja wezmę te drugie, no. Belówka będę musiał od kogoś kupić, czy co, czy jak? Napiszcie mi, jak to dokładnie jest tym nawożeniem. Kiedy najlepiej po prostu nawozić? Czy przed zasiewami, czy po zasiewach? Bo przy tej grze to jest raczej obojętne. Napiszcie mi po prostu, jak to działo. Dobra, opróżnij siewnik i go tutaj po prostu zostawia ten siewnik. No. Tak zostawia tutaj ta maszyna. I będę czekać, co wy mi napiszecie, no. I na podstawie tego, co wy mi napiszecie, tylko mądrze mi napiszcie. Czy ja to dobrze zrobił? Że jak zrobił właśnie tak. I tak muszę ciepnąć nawóz, i tak muszę ciepnąć jeszcze jeden nawóz, no. Nie liczę na to, że będę mieć po 100%, no ale przynajmniej tyle może być. I czy ja na ten rzepak mogę teraz posadzić coś innego? Czy faktycznie muszę tutaj rzepak do końca teraz mieć? No. Także piszcie mi takie, a czemu mi tam się łóżko świeci? Czemu ja mam tam łóżko gdzieś jakieś? Po jakiemu? A, że Maryjka poszła spać. No bo to jest jedyne aktywne zadanie. I mnie informuje, że ta Maryjka teraz śpi. Zapraszam je do łóżka Maryjki. Dobre, moi drodzy, nie pójdziemy teraz nynać do Maryjki, tylko my se pójdziemy, ja wam powiem, jak my pójdziemy. My se do domu pójdziemy. Ale jeszcze, wiecie, kaj pójdziemy? Jeszcze się przyda do kurnika, bo jo jajek nie zabrał od kur z tamtego dnia, który właśnie minął. Bo może kury, no, dadzą mi nowe jajka z samego rana. Ja jest zmęczony, nie mogę biec, dlatego idę tak se powolutku. No i otrawiam kaje piesek, nie? Piesek jest przy tym. Reksio jest przy... O, jeszcze bramy na noc pozamyką. Chociaż tutaj są dobrzy sąsiedzi. Nie muszę się obawiać, że ktoś mnie ukradnie w nocy. Chałupa w nocy, że zostawił otwarto. Czekajcie. Jeszcze lampek muszę tutaj oświecić. Lampka już tak trochę słabo świeci, bo bakteryjki się wyczerpały. O, widzicie? Ja się teraz jajka pozabierą i nad ranem, no, kury mi dadzą nowe jajka. Sorry, kurki, sorry. Sorry, kury. Sorry, że budza. Sorry, że świeca latarką po łocach. Sorry. Który ptok mi jeszcze jajek nie oddał? Kiedy ptok mi jeszcze jajek nie dał? Ten mi ptok jeszcze nie dał jajek. Dawaj ptoku mi jajka, bo ci nakopia pod piórka i cię skończy. Kogut, a ty sam ich pilnuj. Bo z babami to wiesz, jak to jest, nie? No, co ja ci mam gadać więcej? Dobra, zamykamy. Ciach, moi drodzy. Tutaj też zamykamy ten kurnik, żeby sam jakoś z łasicami nie wlazła w nocy albo co. Tutaj też się furtkę zamkniemy, żeby wszyscy wiedzieli, że jest rozsądny, a nie, że Jose zostawia pootwierane wszystko i co, i zapraszam gości, złodziei, nie? W nocy. Co robi Mućka? Mućka też się już legła. No także, moi drodzy, no, my też sobie idziemy legnąć, no. Ja to zrobił, co prawda, trochę na odwrót, ja się legnął przed odcinkiem. A teraz to będę montował, żebyście to jutro dostali, bo ja to nagrywam 19, a wy ten odcinek dostaniecie za niecałe 12 godzin, no. Także zanim to się tutaj zrenderuje, zanim co? Ja chciałem dzisiaj live'a z tego zrobić, ale sobie myślę, że nie, no. No bo ja też nie chcę tak nagminnie tych live'ów za dużo robić na początek, bo ja jeszcze taki niedoświadczony jest streamer. Ja tak powolutku, no. Jeden live na tydzień wystarczy. To może w niedziela zrobimy sobie z ATS-a live'a. Bo... Czyli tomorrow, jak oglądacie ten film w dniu premiery. Bo wyszła teraz Open Beta 1.38 do ATS-a. No to będzie taki dobry, słuchajcie, moment na to, żeby spotkać się w ATS-ie na live'iku i sobie po prostu wyhaczyć te nowości z tej Open Bety. Także tak sobie myślę, że w niedzielę, nie wiem, czy o 12, czy godzinę wcześniej, o 11 się spotkamy i po prostu... No, pogodomy se, powspominamy się te stare modelata, jak my te dziążki za te warkocze szarpali, no. Tak se myślę, że tak właśnie zrobimy, no.
Ale to jeszcze wszystko zależy, czy ja w niedzielę wstanę o takiej godzinie, bo ja wam powiem, ja mam teraz na rano zmiana, no i ja wstawał dzień w dzień, słuchajcie, o 5 nad ranem i trochę mnie ten tydzień wymęczył, bo pogoda jest taka, że było niskie ciśnienie, bo to pogoda taka burzowo i no, no tak jakoś, tak jakiś dziwny cały ten tydzień był. Zobaczymy, czy w kuchni da się coś tutaj zrobić. No nic nie zrobię, no, bo nie mam tutaj składników, pomidorów potrzebuję, żeby tutaj, no nie mam, no, nie mam składników, no. A trochę ich tu jest, nawet ryb nie mam. A muszę się książka, mam prośba, napiszcie mi, kiedy można kupić książka rybno, bo ja muszę się po prostu, no, wiecie co, zrobić potrawy z ryb. I hasło na automatyczne serduszko będzie takie: wujek Bochun szuko książki rybnej. Także, no, wujek Bochun szuko książki rybnej. Jak takie hasło wpiszecie w opisie, znaczy w komentarzach filmu, to macie automatyczne serducho, bo ja wtedy będę wiedział, żeście zobaczyli cały odcinek, moi drodzy. No. Idziemy jeszcze zobaczyć do szklarni, tak na do widzenia. Idziemy zobaczyć do szklarni, bo ja jest ciekawy, czy te tomaty mi w końcu tam... Ja ci opowiedzę, czy tomaty mi wystygły. Mnie już wali w dekiel totalnie. Jeszcze stodoła je otwarto, musimy to... Bo kaczki, do kaczek przyjdzie słasica jakoś i porwie mi kaczki. Jajka mi porwie kaczek. To nie ma tak. Trzeba pozamykać, tędy też słasica może wejść. No, pójdziemy jeszcze, popatrzymy do tej szklarni, czy jest odpowiednio wilgotność w tej szklarni. Jest odpowiednio. Kiedy ja te tomaty będę mógł pozbierać, bo ta Maryjka mnie sam grzeje. Ja się chcę uwolnić od tej Maryjki. Maryjka mnie zniewoliła po prostu tym zadaniem. Ja się czuję zniewolony przez Maryjka. No. 40 pomidorów se pindzia jedna normalnie zażyczyła. Jak ja bych wiedział, to ja bym do tej Maryjki nie poszedł. Ale to fajna laska jest. Tylko wiecie, no, ja jej nie dam za darmo tych pomidorów. Ja tam nie pójdę na daremno. Wyrwała mnie na pomidory, no to będzie, no, wyzwanie. Patrzcie, jak ten kot po przejściach se wylos. Zobaczcie, jak on siedzi. Na parapecie on se wylos. Na parapet. Te kicia, te kopie, te. Ja powinno być na odwrót, że psa kupuję, a że kota szukam po wsi. A bo tak by to powinno raczej wyglądać, a nie na odwrót, że ją psa gonia po całej wsi. No zazwyczaj kot ma swoje ścieżki, a nie pies. Dobra, zamkniemy se do antryju drzwi, do kuchni se zamkniemy, bo potem są przeciągi. Wieje sam po nerkach i tak dalej. Dobra, tu se zamkniemy, moi drodzy. I na dzisiaj dość widzenia, no, koniec tego lamienia na dzień dzisiejszy. Ale ja wam powiem tak, co wam powiem, to wam powiem. Może żeś dzisiaj trochę polamił, ale ja sam własnoręcznie tymi ręcami do wszystkiego doszedł. Ja sam się skapnął co je do czego i do czego co nie ma. Ja sam się do tego doszedł i nikt mi nie będzie godał, że nie. Niech mi ktoś spróbuje powiedzieć, że nie, to dostanie karny lać i się skończy wszystko. No. Jeszcze sobie popatrzymy w gwiazdy, zachmurzenie, takie... Patrzcie, jest ślimaczysty księżyc. Babcia mi zawsze godała, że jak jest księżyc takiej błące, to za kilka dni będzie lać. Najwyżej do dwóch dni, że będzie... Ciec z nieba, no. A no, skajtkowice, jak tak ciecę ostatnio, wczoraj się taką burza zerwała, że normalnie, słuchajcie, mi tutaj ulicami rzeki płynęły. A Bytom otrzymał dostęp do morza. Bytom zatonął w pizdu. Także Bytom wczoraj miał bardzo ciekawie. Aczkolwiek Katowice też ma, moje miasto też ma takie miejsce, gdzie furtka jeszcze otwarto. Słuchajcie, no trzeba furtkę jeszcze zamknąć. Czemu wy mi nie godocie? Furtka, no przecież ktoś mi przyjdzie mi te tulipany, ktoś sam normalnie. Lekko wilgotne. Pamiętajcie, że na następny raz, jak będziemy na wstępie się przy witaniu, będziemy sobie tutaj kosić, bo będziemy sobie tutaj robić porządek, bo mi cały czas tutaj piszecie, weź sobie wujek ten ogródek tutaj wykosz, bo, żeby było ładni, żeby nie było tutaj tych plewów wszystkich. Dobra, no ja wiem, no zrobimy sobie to next time'em cierpliwości, chopie te, kobito chopie te, no. Zrobimy się to po lekku, nie wszystko od razu, ale powiem wam tak, że no gra, no daje dużo satysfakcji, od czasu do czasu człowiek się musi sam ponerwować, ale ogólnie no daje dużo satysfakcji, no. No i chyba nikt z was nie będzie taki, że nie przyzna mi racji.
prześpimy się jeszcze do 7. O, proszę bardzo, no i elegancko. No, ja się tutaj, lampka jeszcze zgasza. Proszę bardzo, cyk. O, pięknie, twój kogut, coś tam. Nie zdążył przeczytać do końca. Coś tam mój kogut mi powiedział, nie wiem, coś tam godał do mnie kogut. O, twoje krowy wymagają wydojenia. Że co? Jak wydojenia? Ja mam doić krowy? Ja nie mam w tym doświadczenia. Moi drodzy, no, to słuchajcie, to idziemy jeszcze szybko wydoić ta krowa, bo przecież ona się wściknie. Będzie potem mleko z wściekłej krowy, jak jej nie wydoja. Ja mam krowy doić? Czemu jemu dowi? Łocie pieron! I co ja mam? A więc to tak wygląda. To zobaczmy teraz, co ja się mogę na śniadanie zrobić z tego mleka. No i widzicie, no i taki jest właśnie Farmer Dynasty. Ja miałem już skończyć 15 minut temu, co najmniej. I tak to... Co ja to teraz? Skondensowane mleko. Jaja. Dobra. I mogę się zrobić, słuchajcie, miodowe lody sobie mogę zrobić? To ja sobie zrobię, czemu nie? I coś jeszcze będę mógł zrobić? Nic więcej. Miodowe lody my sobie zrobili. No. Dla ochłody, lodowe miody. Ha! Masakra. Dobre, i tutaj zaś na tym... W moim ganku tutaj, na tym moim, słuchajcie, balkoniku się spotkamy zaś chyba, no nie wiem, no za 2 tygodnie, no o ile po prostu będę w stanie, bo przypominam wam, że będę mieć robiony zabieg i będę raczej cały opuchnięty i nie wiem, jak się będę czuć, czy ja będę po prostu w stanie dla was nagrać jakiś materiał, także nie obiecuję wam, że za 2 tygodnie, no bo po prostu będę miał, no będą mnie cieli chirurdzy, no i tyle wam powiem. Także nic wam więcej nie powiem, oprócz tego, że dziękuję wam za dziś, za to, żeście tutaj byli przez ponad 2 godziny ze mną. Mam nadzieję, żeście się świetnie bawili, że ten czas naprawdę był świetnie przez was tutaj spędzony w moim towarzystwie. Ja musiał oczywiście troszeczkę polamić, no bo że musiał, no bo inaczej, no jak odcinek nie jest polamiony, to nie jest zaliczony, no to musi być taki ptoszek zielony, polamione, zaliczone, no. I co jeszcze? Ja wam przypominam, że ma na to licencja. Ja się o nią bardzo długo starał, o ta licencja. Jak ją mam, to ją muszę, wiecie, no zgodnie z prawami Unii Europejskiej, no działać zgodnie według tej licencji, czyli muszę coś polamić na odcinek, no bo to tak musi być, no. No i mam nadzieję, żeście się świetnie ze mną bawili. No i cóż, no i moi drodzy, no zapraszam was na zaś, no. Tylko, że nie wiem, kiedy będzie te zaś, no bo tak jak wam powiem, no przede mną jest skomplikowana sytuacja i może być, no, bim bam bom, w niedalekiej przyszłości przerwa na moim kanale, przerwa w nadawaniu, nie wiem, na jakiś tydzień, dwa, że w ogóle nie będzie żadnych produkcji, a może będą, może będę na tyle sprawny, że będę mógł robić produkcję, no, nie wiem, po prostu nie wiem, nie jestem w stanie wam tego teraz powiedzieć, no. Dobra, moi drodzy, ale za dzisiaj wam dziękuję, życzę wam oczywiście miłego weekendu, bo jak oglądacie dzisiaj ten odcinek w dniu premiery, to jest sobota przecież, nie? No to życzę wam miłego weekendu, pamiętajcie o haśle, za które jest automatyczne serducho, no i do widzenia na dzisiaj, do zobaczenia, do następnego, pa pa, no, jeszcze pa pa, no, na razie, no.